Dzień dobry, witajcie w 36. odcinku Starego Gracza. Ja nazywam się Rafał Szychowski, a to jest oczywiście podcast o grach wideo z elementami popkultury. Dzisiaj moim i waszymi gośćmi jest Łukasz Drozd, aka Simplex, podcastu M Kwadrat. Dzień dobry, Łukaszu. Cześć, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Oraz Bartek Drozdowski, aka Drozdu, aka Aha Super, aka, jak tam było dalej? Już zapomniałem. Aka, haka, na. Dzień dobry. Czyli dwóch Drozdów masz dzisiaj u siebie. Dwóch Drozdów i jedna Szycha, tak jest. Właśnie, no. Nie mówcie Drozdu, bo inaczej, jak ktoś powie Drozdu, to ja automatycznie się tutaj triggeruję, bo do mnie mówią Drozdu. Jest Bartek, jest Łukasz albo Simplex i okay. No, tak. Dokładnie. Słuchajcie, mamy dla was dzisiaj masę fajnych materiałów. Nagrywamy to dosłownie dzień po zakończeniu Pixel Heaven. Chcieliśmy tak na szybko opowiedzieć o atrakcjach i emocjach, jakie ten weekend nas wywołał. Ja generalnie miałem z tyłu głowy temat główny pod tytułem Lovecraft, czyli cała twórczość, filmy, gry i to wszystko, na czym to jest oparte. Natomiast wiem, że tego czasu nam nie starczy, a nie chcę tego robić po łebkach, no bo nie o to chodzi, więc ten odcinek będzie za 2 tygodnie. A dzisiaj będzie dużo gier, będą same gry, bo przecież mamy pokazy, tak? Mamy Summer Game Fest, mamy dosłownie Xbox i Bethesda Showcase, który odbył się dzień wcześniej. Mieliśmy State of Play, a tego wszystkiego nie zdążyłem omówić, więc dzisiaj będzie tak dużo gier, że sami się pewnie pogubimy i nam się to wszystko zleje w jedną wielką pikselową całość. O, tak to spuentuję. Pamiętajcie, żeby odwiedzać starygracz.pl, tam macie linki do Instagrama i Facebooka. Na Instagramie znajdziecie mnie na stary.gracz, na Facebooku na starygracz.blog. Ja tam zawsze wrzucam dużo popkulturalnych i growych rzeczy, więc serdecznie zapraszam. Oczywiście linki do agregatorów streamingowych na stronie starygracz.pl, a także do YouTube'a i do na przykład niniejszego wideo. Tyle jeśli chodzi o formalności. Ja oczywiście wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy za to, że tak szybko rośniemy z tym podcastem, tak? I jest tyle zawsze fajnych komentarzy. Oczywiście ja najbardziej lubię krytykę, bo wyciągam wnioski. Jak widzicie, papierosów nie mam, nie będę dzisiaj wapował, nie będę nikogo irytował, walczę z tym, uczę się, tak? Słuchajcie, tak, już Simplex widzę, że kciuk w górę. Co wam polecę jeszcze tak na start? A, polecam oczywiście podcast Słuchaj Gier z serwisu gamesmusic.pl, gdzie miałem przyjemność gościnnie wystąpić u Mariusza i Pawła. Tematem głównym była nostalgia i dlaczego jej potrzebujemy. Myślę, że wyszło sympatycznie. Odcinek 54 gamesmusic.pl, czyli Słuchaj Gier podcast. Oraz pozdrawiam oczywiście Bartka z kanału Bez Schematu, który prowadził rozmowę z Łukaszem Orbitowskim o metalu. Na końcu jest moje cameo w hełmie Duma, można się pośmiać, można zobaczyć. A związane to jest oczywiście z historią, o której rozmawialiśmy z Łukaszem, chociażby na odcinku specjalnym o Digital Dragons w M Kwadratu, czy też w M Kwadracie i o tym, jak doszło do spotkania Bartka, jak ja zrobiłem przed nim wywiad z Łukaszem, a on czekał na rozmowę, tak, kiedy ja ją już prowadziłem, tak w wielkim skrócie oczywiście. Panowie, tyle chyba, co, jeśli chodzi o formalności społeczności. Przechodzimy do naszego pierwszego tematu głównego, czyli relacji z Pixel Heaven 2022. Co by na to, żebym zaczął? Zrobię jakieś wejście, może tak krótko opiszę, co się działo, jaki był plan, a i przejdziemy do naszych wrażeń. Może co? Tak po kolei. Co by na to? Mów jak najbardziej. Okej. Okay. Słuchajcie, tegoroczna to była już jubileuszowa, bo 10. edycja Pixel Heaven odbyła się w dniach 10-12 czerwca. Tym razem nowe miejsce, warszawskie Soho na Pradze, Mińska 25. I to jest jakby ta, moim zdaniem, jedyna łyżka dziegciu w tej całej beczce miodu, bo miejsce, no szczerze mówiąc, nie przypadło mi do gustu i wiem z opowieści innych osób, że nie do końca to miało chyba tak wyglądać. Niestety, nie wiem, czy wiecie, ale nieoficjalne informacje, jakie mam od organizatorów, są takie, że przecież w zajezdni autobusowej, w której miały odbyć się te targi, no to tam stworzono hub pomocy uchodźcom czy też Ukrainie, tak? Tam jest chyba jakieś centrum logistyczne, ja nie wiem, nie pamiętam, ale coś w tym stylu, więc ta miejscówka była zajęta i dosłownie na 2 tygodnie przed startem imprezy, no musieli coś wymyśleć, więc dobrze, że w sumie udało się znaleźć sensowne miejsce, to jeszcze przynajmniej w klimatach postindustrialnych. Mam zastrzeżenia do organizacji, ale to też wynika z moich nieoficjalnych rozmów, że organizacją techniczną zajmowała się ekipa, która tam działa na Soho, a nie dotychczasowa ekipa, która obsługiwała Pixel Heaven i stąd różne takie, nie inne kiksy. Tego nie było dużo absolutnie. Dla, myślę, potencjalnych zwiedzających nie było jakichś takich strasznych problemów. Ja pamiętam, w piątek przybyłem pierwszego dnia i tam faktycznie prądu zabrakło na przykład momentami, tak, futraki nie miały prądu. Deszczegoły, no.
Oczywiście, detale, nic absolutnie nie o tym, tak? A mogę od razu tak, żeby zrównoważyć twoją taką dość negatywną wypowiedź już na samym początku, więc ja bardzo krótko powiem, że mi się bardzo podobało. Przede wszystkim, że jest to zmiana, a zmiany są dobre. Oczywiście wszystkie błędy techniczne zdarzały się, ale nawet w najlepszych miejscach Pixel Heaven zawsze te potknięcia techniczne się zdarzały i na innych imprezach też o dużej skali również mogliśmy ich doświadczyć. Mi podobało się, że było dużo przestrzeni, że można było pójść do knajpy, usiąść sobie na leżaczku, znaleźć gdzieś oddech, pójść na przykład do sekcji burgerowej, pójść do tej knajpy, pójść do podziemnych korytarzy i tam zobaczyć komputery. Także ja uważam, że nie było tak źle. To tylko tak jako absolutnie, wiesz, opinia. Ja tylko mówię o tej małej łyżeczce dziegciu, jak to ładnie ująłem. Dobra. No to jeżeli to była mała, to spoko. Tak, w całej tej beczce miodu. Słuchajcie, no wiadomo, zawsze jest lepiej lub gorzej. Ta miejscówka nie była aż taka tragiczna. Fajnie, że była sala wykładowa w oddzielnym budynku, tak? Nie było tego hałasu i chaosu, który wynika z targów, które się za Kotarem odbywały przeważnie do tej pory, no, w zajezdni autobusowej. To było super. No właśnie, natomiast pamiętaj, że były takie przypadki, że sala wykładowa była razem z salą z komputerami. To był w ogóle totalny chaos i paradoks. Tak było zajezdni. No właśnie. Tak, no właśnie. Przez wiele lat, więc nie ma chyba perfekcyjnego miejsca, gdzie możemy połączyć imprezę, ekspozycję, całe expo i oddzielić to sceną. No okej, było Warszawska Szkoła Filmowa, gdzie mamy Kino Elektronik, które jest fantastycznym miejscem do prowadzenia prelekcji, paneli, wykładów, ale jednak sama szkoła jest bardzo mała, jeśli chodzi o organizację ekspozycji. No właśnie, a tam z kolei nie było browarków i nie było tej całej takiej sekcji, wiesz, socjalnej, która jest bardzo istotna. Także no i tak źle, i tak niedobrze. Już się przestanę wypowiadać na ten temat. Chciałbym, żeby zostało w Soho, żeby Soho było dopieszczone i to miejsce jest okej według mnie. Ja optuję jednak za powrotem do miejskiej, czy do zajezdni autobusowej MZA, tej starej hali, bo tam wszystko było skondensowane w jednym miejscu i zakładam, że da się wydzielić jeszcze jedną strefę na scenę. Zobaczymy, no wydaje mi się taki był plan, tak, w tym roku. Dobra, przejdźmy trochę do konkretów, tak, no bo impreza zaczęła się w piątek. O 16:00 klasycznie, 16:31 wykład. Ja dotarłem tam w tym razem faktycznie w piątek, żeby odebrać badża i zarejestrować się bez kolejek. Pomny tego, co działo się na ostatnim Pixel Heaven. Zresztą zawsze w sobotę, kiedy cała Polska się zjedzie, to mamy taki tłok, że lepiej już mieć to za sobą. W piątek było kilka fajnych, ciekawych tematów. Przede wszystkim panel o Amidze 1200, 30 lat dużej domowej przyjaciółki, prowadzonym przez Tomasza Alta Marcinkowskiego. Bardzo fajny wykład, który pokazał mi też to, że faktycznie Amiga żyje, tak? Bo ja żyłem przekonany, że to tylko dla koneserów, fanów, a to jednak dużo się dzieje w tym temacie. Już nie mówię o demoscenie, o grach, o fanach. Był też film Amiga Life and Sticky King. Ja go nie obejrzałem tam, natomiast zamówiłem sobie płytkę z filmem, żeby spokojnie w domowym zaciszu obejrzeć. No i chyba gwiazdą wieczoru było połączenie wideo z Kenem Williamsem, Q&A. Tutaj Łukasz się pewnie zaraz zgłosi i nam opowie więcej, bo ja po 20 minutach oczekiwania na połączenie, nawiązanie połączenia, wyszedłem, nie wróciłem i Łukasz powiedział, że mam czego żałować, więc oddaję ci głos od razu. Tak. Początek był bardzo frustrujący. Ja kilka razy byłem na krawędzi opuszczenia właśnie tego przybytku. I nie żałuję, że tego nie zrobiłem, ale rozumiem ludzi, którzy opuścili salę, ponieważ faktycznie... Nie potępiasz, okej. Były problemy, były straszne problemy techniczne. Wydawało się w pewnym momencie, że w ogóle nie dojdzie do tego, w ogóle nie dojdzie do tej rozmowy, ale jak już się w końcu udało, to potem naprawdę było złoto, dlatego że Ken w ogóle z nami rozmawiał, potem coś zapomniał, coś nie wiedział i zaczął pytać Roberty, zaczął wołać Roberty i on tak wołał: Birda, Birda! Tak siedzi, nagle mówi tak: Hey Birda, come here! I w końcu przyszła Roberta, wiecie, Roberta Williams prawie nigdy nie udziela wywiadów. To jest znana historia. A tutaj ona siadła za Kena i rozmawiała. I opowiedziała kupę ciekawych rzeczy. Więc naprawdę, mieliśmy mieć rozmowę z Kenem, a dostaliśmy Robertę w bonusie. Czyli ja się tak śmiałem, że come for Ken, stay for Roberta. I potem w ogóle jeszcze po drodze jakiś pies zaczął szczekać, ich pies. Pod Roberta wzięła go na ręce i przez jakiś czas trzymała psa na ręce. Potem to oni w ogóle był jakiś, jak to się mówi po angielsku, handyman. Wiecie, taka złota rączka, jakiś taki naprawiacz, jakiś taki fachman, fachura. I oni się w ogóle z nim rozmawiali, nie włączyli w ogóle mikrofonu. Nie słychać tylko było, jak z nim negocjują jakieś w ogóle terminy, kiedy ich odwiedzi albo coś tam. No i po prostu naprawdę było to prześmieszne i mam nadzieję, że ktoś to nagrał i że Roberta, no i że generalnie
no mam nadzieję, że to się nagrało i że to zostanie publikowane. A powiedz mi, a jeżeli ktoś czytał, na przykład ja i nie wiem, inni ludzie, książkę właśnie, która wyszła niedawno, czyli książka Kena Williamsa, Historia i upadek Sierra Online, to dowiedział się czegoś ekstra więcej z tej rozmowy, czy to było fajnie? Nie wiem, bo ja tej książki nie czytałem, więc ci nie powiem. Okej. Okay. Mam wrażenie, że tam jak byłem przez chwilkę, że jak Michu się połączył, to zadawali takie właśnie pytania typu twoja pierwsza gra, czyli ten Colossal Adventure, które zrobiła Roberta zresztą, tak? Że to tak się też książka zaczyna. Że jakby znaczy Roberta nie zrobiła Colossal Adventure, to zrobił kto inny, zrobił Crowder, zapomniałem na imię. Ona zrobiła Mystery House, nie? Przepraszam, Mystery House, dokładnie o to mi chodziło, tak? No. Tak, pierwsze pytania były takie trochę słabe, ale później... Generycznie. To tak, ale naprawdę to się potem rozkręciło. Roberta mówiła o tej, Roberta mówiła o Fantasmagorii i naprawdę, no ciekawie było. Super. Słuchajcie, no to tak wygląda w zasadzie piątek, bo potem nastąpiła integracja, kiedy spotkało się wielu znajomych z różnych, można powiedzieć, podcastów, tak? I z okolic i trochę znajomych naszych też prywatnych przyjechało. Najważniejszy był tak naprawdę drugi dzień, czyli sobota, no bo gościem specjalnym tegorocznego Pixel Heaven był oczywiście Eric Shai, czyli legendarny twórca gier, oczywiście takich jak Another World, ale chociażby współtwórca Future Wars, kultowej przygodówki od Delphin Software, no ale też twórca takich gier jak Heart of Darkness, jak From Dust czy Paper Beast, chociażby z ostatnich rzeczy. Dla mnie oczywiście celem nadrzędnym było polowanie Erika, zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia, podpisanie plakatu i ten cel udało się osiągnąć, chociaż Bartek Simplex byli szybsi, bo zrobili to już w piątek wieczorem, więc strasznie mnie to gryzło, musiałem w sobotę rano poszukać Erika, udało mi się to, więc byłem też spełniony. Muszę dodać, że Szycha marudził przez cały piątek, w ogóle regularnie co 15 minut. Ej, nie mam plakatu z autografem, a wy już macie, o Boże, nie mam tego plakatu. To jutro mi się uda, nie? I 15 minut minęło. Ej, a nie mam plakatu, a wy macie. Tak było. Tak było, no co mam powiedzieć, no. Drugim gościem specjalnym był Jordan Mechter, czyli też twórca, no trzeba znowu powtórzyć się, legendarnych gier, takich oczywiście jak Karateka czy Prince of Persia. Można było kupić jego książkę, tu wam chciałem pokazać, Jordan Mechter, pamiętniki właśnie, które spisywał, jak tworzył Prince of Persia. Tu jest w ogóle, zobaczcie, jak to jest wydane, nie wiem, czy to będzie widać, ale... Tak, mam sobie trochę pokazać. Jakieś rysunki odręczne, notatki, w ogóle zdjęcia brata, klatka po klatce przerysowane, wiecie, postać do motion, no, nie było motion capture, tak, tylko do tego, do rotoskopii. Fajne, mam tu piękną dedykację, oczywiście. Są też kolorowe obrazki, czy tylko czarno-białe? Czarno-białe, kolorowe są rysowane. For Rafał, proszę, Jordan Mechter, tutaj pięknie. Olbrzymie podziękowania i pozdrowienia dla Damiana Dachmana z Fantasmagierii, który mi po prostu załatwił tą dedykację. Ja dopiero dziękuję, z większej perspektywy zaczęliłem tą okładkę. Ja się zastanawiam, co tam na niej jest. No, główny książę. Tak, oczywiście. Cudowna. Świetna rzecz. Jak przeczytam do was, wrócę krótką recenzję, czy warto kupić, bo to droga pozycja. 90 zł zapłaciłem na targach i ona też tyle na Amazonie mniej więcej kosztuje, przeliczając waluty. Super było, naprawdę, i cieszę się. Co dalej? No na pewno w sobotę jeszcze był świetny wykład Loadinga, czyli ekipa znanej audycji wideo, YouTube'owej, można powiedzieć podcastu wideo, tak, która też z Rysławem na scenie występowali, opowiadali o najtrudniejszych grach ever, tak? Czy też historię najtrudniejszych gier. Ja ich bardzo lubię słuchać, więc to też jest, nie wiem, Bartek narzekał, czy ktoś narzekał, że mu się nudzi, a chyba Maciek, którego pozdrawiamy. Ale znaczy oni tam wspominali o wielu grach takich nieznanych kompletnie mi, wiesz, takich trochę naprawdę. Tak. Miałem Atari, ale i tak o tych grach nie słyszałem. Ale ich zawsze dobrze posłuchać, nie? No i to prawda, mądrego też dobrze posłuchać. I tam jeszcze w ogóle tam gdzieś w ogóle z publiczności jacyś ludzie byli bardzo aktywni, można powiedzieć... Tak, nie za fajnie to wyszło, no. To prawda. Co jeszcze ciekawego w sobotę mieliśmy? No oczywiście był też gość specjalny Martin Brown, czyli współzałożyciel legendarnego Team 17. Ja nadużywam tego słowa, przepraszam, już to słyszę. No i jak co roku Marcin M. Drews spotyka Adriana Chmielarza. Na to już nie poszedłem. Ty Łukasz byłeś? Tak. Byłem, no i było ciekawie, bo Chmielarz zawsze mówi ciekawie. Bo ja muszę tutaj też dodać swoją łyżkę dziegciu. Jestem ciekawy, jak ten wywiad się potoczył, bo ja wyszedłem, wydaje mi się, przed samym końcem. No, znaczy przed samym końcem? Wiesz co, ja zirytowałem się w pewnym momencie, bo niestety, jeżeli chodzi o wywiady, to trzeba mieć jakąś umiejętność. Oczywiście my też nie mamy i takich się nie uczymy, ale po prostu pytania od publiczności, wiesz, czy oglądasz Netflixa albo Stranger Things. Czy podobało ci się Stranger Things?
No po prostu kogo to interesuje? Tak. No po prostu mamy, wiesz, świetnego faceta z historią w ogóle, którego można ciągnąć za język odnośnie, wiesz, przeróżnych rzeczy i po prostu pierwsze chyba 15 albo 20 minut ja po prostu cierpiałem, dlatego że nie wiem, tak jakby był obowiązek zadania wszystkich pytań, tak, które dotarły do prowadzącego. Ja w ogóle chciałem zapytać, przede wszystkim moje pytanie brzmi tak. Gdzie nie, można było te pytania zadawać? Nie, gdzie? Znaczy tak, znaczy w sensie nie moje pytanie do Chmielarza, tylko tak, to w ogóle aż dziwne, że nie było takiego pytania do niego. Dokładnie. Skąd w ogóle, gdzie można było zadawać te pytania? Ja nie wiem. Gdzie, jakby, wiesz, co mi chodzi? Tam na Twitterze skąd spłynęły się wzięły te pytania? Dobra, to no już właśnie, chcielibyśmy wiedzieć, ale tak, Chmielarz, no właśnie, poza tymi głupimi pytaniami, dowiedzieliśmy się na przykład, że, że w Early Accessie będzie najpierw Witchfire, prawdopodobnie w tym roku, że będzie miał, i to mnie bardzo zmartwiło, będzie miał elementy roguelike'a albo roguelite'a, więc to trochę jest naprawdę dziwne, bo ja się boję, że to się skończy tak, że będą po prostu dwa poziomy i będziemy w kółko robić. Bo on w kółko to samo pokazuje. Bo roguelike'a się robi wtedy, kiedy się po prostu nie ma zawartości, no nie? I się zamiast zawartości się po prostu powtarzają, no nie? Jak się to dobrze zrobi, to coś z tego może być, ale to mnie martwi, zwłaszcza na to, na ile ta gra powstaje. I Chmielarz też powiedział coś, czego wcześniej nigdy nie ujawnił i to był taki ekskluzyw, można powiedzieć, brzydko. Powiedział nam, że walka w tej grze będzie się opierała na zasadzie eskalacji, że będziemy musieli zadawać wrogom coraz większe obrażenia, a żeby to móc zrobić, to będziemy musieli robić pewne kombinacje. Czyli będziemy na przykład opisał taką mechanikę, nie wiem, czy tam będzie w pewnej wersji gry, ale tak opisał, że na przykład mamy broń, mamy rewolwer i jeżeli strzelimy headshoty tym pociskami, to potem tyle pocisków, ile miało headshotów, to one będą chyba zamrażać wrogów, z tego co pamiętam, albo będą zdawać większe obrażenia. Czyli na przykład w pierwszym magazynku trzy pociski z sześciu były headshotami, to potem w następnym magazynku trzy pociski będą miały większe obrażenia. A jeżeli uda nam się wszystkimi sześcioma pociskami zrobić headshoty, to w ogóle w następnym przeładowaniu będzie jakiś w ogóle super bonus, który zamrozi wrogów. A jeśli na przykład ktoś tam podawał też taki motyw, że jakiś tam shotgun będzie mógł palić wrogów, więc jeżeli zamrozimy tych wrogów, a potem strzelimy do nich z shotguna, który ma opcję tam palenia, to się stanie jakiś super efekt, to się wszystko jakoś tak mega synergizuje i w ogóle będzie mega damage, mega obrażenia. I mówi, że to będzie potrzebne, żeby to w ogóle, że to będzie potrzebne takie granie na taką eskalację i na robienie takich trików, żeby móc w ogóle tych wrogów pokonywać, bo jeżeli będziemy do nich po prostu tak tylko strzelali, to jakby no, nie damy rady, bo nas obezwładnią. Wiesz co, ja chyba zrozumiem, jak to zobaczę w działaniu. No, ja też. A ja tylko powiem, że jest na 100% pewien, że to będzie jak roguelike i to wszystko składa się w jedną dużą całość, biorąc pod uwagę i Hadesa. Ale wiecie, i dzisiaj i się pojawi na PS5, jeszcze. Przypomnijcie, jak ona się nazywa, ta, która dostała super nagrodę. Returnal od Head Square. Housemarque, co nie? Tak także jeżeli to robi to 10 osób i gra wygląda tak dobrze, jak wygląda, bo wygląda wspaniale, to będzie położony nacisk na jakby artyzm, gameplay, ale niestety content będzie dorabiany przez lata. Tak może być. No dobra, o Witchfire chyba jeszcze pogadamy dzisiaj, bo będzie na jednym z pokazów się przewinął, albo już nie, skoro wszystko powiedzieliśmy tak naprawdę. No. Ale jak już mówimy o Witchfire, to tylko dodam, że mnie nie porwał ten pokaz, który widziałem ostatnio, to chyba było na Summer Game Fest. I tak naprawdę jakby to już nie jest ten sam efekt wow, który był parę lat temu, jak pokazywał Chmielarz ten kawałek gameplayu. Przynajmniej dla mnie w tym momencie. No. Ja strasznie szanuję, że tam liczy się ten efekt końcowy. W ogóle dla mnie ta muzyka symfoniczna z taką dominacją wiolonczeli to po prostu robiło robotę. Nie? 90% w ogóle tego trailera. Ja strasznie lubię Chmielarza i to, co robi, za to, że w ogóle podchodzi do gier jako do sztuki, nie tylko do gier. Że musi być ta otoczka, coś wyjątkowego. I gameplay i takie rozwiązania, których wcześniej nikt nie widział. Okej, okay, to tyle. Także ja czekam. Dla mnie to będzie połączenie, ja tylko dodam, że to będzie Bulletstorm z Painkillerem i jeszcze z takim Hard Reset, czyli jedną z pierwszą grą Flying Wild Hog, którą to uwielbiałem, co nie? Czyli jak nie masz budżetu, ale masz talent, to wychodzi z tego dobra gra. Okej, okay, niech tak się też stanie. No dobrze, sobota skończyła się oczywiście już klasycznie after party. Był Sensible Band Johna Hera, którzy zagrali całkiem niezły set kawałków. Ja oczywiście zawsze czekam na War wersji na żywo z Cannon Fodera, więc się doczekałem. Potem grał Katot, fantastyczny muzyk, którego możecie znać chociażby z audycji Grysława, gdzie zawsze leci jeden kawałek na końcu. Przeważnie. Doszło mnie słuchy, że był bardzo dobry ten koncert Katoda. Ja parę kawałków posłuchałem, ale generalnie latałem od baru do znajomych i z powrotem. Ale podobno była jakaś imba z VHS Hell, bo odwołali to, a ludzie kupowali bilet wstępu.
na VHS Hell, płacili 40 zł, żeby wejść na tego aftera, tylko po to, aby obejrzeć VHS Hell i tam się dowiadywali po zapłaceniu, że już nie ma, odwołali. Wow, no to taka kolejna łyska dziegciu, no. A co to jest VHS Hell? Nie znasz VHS Hell? Wiem, że jest taki kanał. Ja też nie znam. No oni generalnie promują, to może to jest złe słowo, ale generalnie robią pokazy różnych dziwnych filmów, jak Stanisław wskazuje, z piekła kaset wideo znalezionego, z dna wydobyte. I miał być fajny pokaz jakiegoś. Ostatnio była jakaś pani Terminator hinduska, rok temu chyba pokazywana, ja się nie załapałem, ale teraz miał być jakiś super też indonezyjski thriller akcji. No cóż, no trudno się mówi, prawda? Okay. Ja myślę, co tak, bo tak chyba tyle, jeśli chodzi o Pixelfony. Chciałbym tak jeszcze podsumować od siebie dwa zdania i może oddam wam też do podsumowania jakiś fragment, co? Bo dla mnie osobiście Pixelfony to jest przede wszystkim okazja, żeby spotkać się ze wszystkimi, z ludźmi, którymi widzimy się na wideo, chociażby z Łukaszem na przykład, tak? Bo przynajmniej wtedy do Warszawy przyjedziesz. Dużo znajomych z innych podcastów, których serdecznie pozdrawiam, ściskam. Pogadać też ze słuchaczami, którzy potrafią zaczepić, przybyć piątkę, też pozdrawiam, ściskam wszystkich, z którymi się widziałem. I nie chillować się, tak? Leżakować, chodzić, wpadać na wykłady, uciekać, znowu gdzieś tam wypić sobie przysłowiową szklankę piwa i generalnie chillaja się, tak? Najmniej mnie w sumie tak naprawdę interesuje zawsze Hala Expo, nie wiem dlaczego, ale ja tam przejdę się, pogram trochę na starych sprzętach, zobaczę co sprzedają, pogadam tam z deweloperami, Majka możemy pozdrowić od Project Downfall, bo się wystawiał z fajną grą swoją. I tyle ode mnie, więc ja się zawsze czekam, tak? Długo czekam na Pixela ten cały rok i potem bawię się świetnie. To są faktycznie 3 dni latania, człowiek jest zmachany, zresztą pewnie słychać po nas dzisiaj, że wszyscy brzmimy inaczej po tych 3 dniach. I tyle ode mnie. No, super impreza, polecam wszystkich chociaż raz przyjechać, wyrobić swoją własną opinię o tym evencie i przybyć piątkę z nami oczywiście. No, dla mnie też, sorry, bo przerwałem ci Bartek. To. Dawaj. No to dla mnie jakby też najlepszym aspektem jest właśnie spotykanie się z ludźmi i najfajniejsze wspomnienia mam z tego, jak właśnie siedzieliśmy w komu albo Honolulu na leżakach i sobie spokojnie właśnie sączyliśmy piwko, gadaliśmy. Także ja też. I wyciągałeś Oculusa z siatki, bo nie wiem czy wiecie, ale Łukasz ma przy sobie zawsze Oculus Questa 2 i Steam Decka i ktokolwiek chce przetestować, to Łukasz chętnie służy demonstracją, pomocą, więc to jest też super. Akurat w tym roku nikomu nie pokazałem, tak jakoś po się złożyło. A ja was teraz przepraszam, bo muszę tutaj podejść do kuriera po jedzenie. Sorki. To ja cię zastąpię. Słuchajcie, ja w ogóle, to jest ten moment, kiedy powinienem wymienić wszystkich znajomych i wszystkie wspaniałe osoby, które poznałem tak na Pixelu, ale tego nie zrobię, ponieważ mógłbym kogoś pominąć, a było tych osób po prostu tak dużo. Także dla mnie, odkąd pamiętam, ja jestem na Pixelu na pewno 8 albo 9 razy na 10. Mogłem raz albo dwa piksele opuścić i teraz już po tym 10-letnim doświadczeniu wiem, że ten aspekt socjalny, spotykanie starych znajomych i po prostu świetnych ludzi, których zna się z podcastów, z YouTube'a, z gier, z branży, z historii, to jest w ogóle to jest to najfajniejsza rzecz. Także raczej zupełnie nie interesuje już mnie to dotykanie starych Atari, Commodore i Amig. Ewentualnie oczywiście zobaczenie nowych gier, posłuchanie wywiadów, ale jednak 90% to jest ten aspekt socjalny. I w ogóle to jest tak, to w ogóle sam Pixel jest zbieraniną tak niesamowitych ludzi, często właśnie w naszym takim starszym wieku, którzy naprawdę są taką esencją creme de la creme, jeżeli chodzi o taki charakter, który wydaje mi się ja i Szycha i Simplex i tak dalej i wszyscy tutaj, którzy gadają o popkulturze i chcą się nią dzielić i chcą o niej gadać, właśnie mają, nie? Także to jest taki jeden gigantyczny podcast ten Pixel Heaven, no tak? Tak, tak, to ładne podsumowanie, muszę przyznać. To co, to chyba tyle o Pixel Heaven, polecamy, zamykamy ten temat, przechodzimy dalej. Simplex dalej nie wrócił, więc może ja wam teraz opowiem o tym, w co ostatnio gram, chyba że ty, Bartku, chcesz opowiedzieć, co grasz. Ja tylko powiem, że ja przepraszam, bo zmienia mi się głos i jem cukierki na gardło, ponieważ po tym Pixelu mam tak z oddarcia się chyba. I za dużo Aperoli. Tak, i w ogóle kto mi kupi Aperola, że ten, że po prostu ledwo mówię dzisiaj, nie? Także tak, dawaj. Słuchajcie, ja się zmierzyłem, nie, to złe słowo, ale generalnie zagrałem w The Quarry, czyli Kamieniołom, najnowsza gra od Supermassive Games. Supermassive Games możecie oczywiście znać z Until Dawn, wielkiego hitu. Oni są tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że prekursorami, ale na pewno firmą, która wymyśliła sposób na nowo wymyślili koło pod tytułem jak robić interaktywne filmy horrory w postaci gier. I to im wyszło.
wyszło. Until Dawn przecież okazał się naprawdę niezłą produkcją. Po drodze oczywiście powstała antologia Dark Pictures Anthology, którą tak naprawdę dopiero niedawno sobie kupiłem w pudełku, bo zawsze lubię mieć wersję pudełkową i o tym głośno mówię. Udało mi się dorwać tą wersję właśnie Anthology, gdzie są trzy płyty, czyli Men of Medan, House of Ashes i Little Hope. Przeszedłem ciurkiem i też mam trochę pogląd na to, jak wyglądały te trzy mniejsze opowieści właśnie versus najnowszy super hit, czyli The Quarry. Bo jak powiedziałem super hit, to już się domyślacie, że oceny ma niesamowite, a mi się ta gra strasznie podoba. Zresztą chyba średnia na Metascorze jest około 8 w tej chwili. Nawet nie patrzyłem przed nagraniem odcinka, ale zgaduję, tak było jeszcze chyba przed Pixelem. Czym jest The Quarry, słuchajcie? No, idąc tym trendem, no to jest, jak się domyślacie, horror, chciałem powiedzieć film grozy, slasher, teen slasher w zasadzie, zrobiony trochę tak w czarnym ujęciu, tak? Taki film grozy. Czerpie oczywiście garściami z klasyków jak Piątek 13. Tak naprawdę akcja rozgrywa się w tytułowym kamieniołomie, gdzie podczas ostatniej nocy obozu letniego dziewięcioro, nie chcę powiedzieć, że nastoletnich, ale takich dwudziestolatków, wychowawców, którzy zostali po odprawieniu dzieci do domów, właśnie zostają urządzić ostatnią imprezę ostatniej nocy. Jak się domyślacie, zaczyna się prawdziwy koszmar. A tym koszmarem są dziwne, wynaturzone postacie, które zaczynają ich atakować. Jak to w grach Supermassive Games bywa, to od nas zależy, kto przeżyje, kto nie przeżyje. Musimy podejmować decyzje, nawet te błahe, które mają wpływ na to tak naprawdę, co się wydarzy. Od, nie wiem, otwarcia włazu i wejścia albo nie wejścia tam, od podjęcia jakiejś decyzji w rozmowie, od tego, czy udają nam się przejść przez te quick time events, czy dobrze strzelamy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście więcej jest tym oglądania, mniej grania, taka jest idea jakby tych filmogier, jak ja to nazywam, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to jest to fantastyczny kawał rozrywki. Ja jeszcze tej gry nie skończyłem, ona jest chyba z tego co wiem na 10 czy trochę więcej godzin, na spokojne granie. Ja bardzo fajnie się powoli rozkręca, a przede wszystkim zachwyca obsada, bo w obsadzie gry jest Ted Raimi, czyli brat Sama Raimiego, którego doskonale możecie znać z występu w Evil Deadzie. Jest David Arquette, też taki znany bardziej z lat 90. aktor. No i Lance Henriksen, kultowy aktor, który ze swoim głosem na ekranie wypada bosko po prostu. Niesamowite postacie, niesamowita w sumie historia, bo ile można razy na nowo wymyślać ten sam gatunek slasherów, horrorów. To na co zwróciłem uwagę, to kapitalnie zupgrade'owany, że tak się wyrażę, silnik, który ma Supermassive Games. Te twarze wyrenderowane wyglądają coraz bardziej naturalnie. Widać każdą emocję. Faktycznie jak rozmawiasz, to potrafisz podjąć decyzję, bo wiedzieć, co czuje dana postać, kiedy coś mówisz. Niesamowita grafika. Ja gram na PS5, a nie wiem, czy to ma jakąś różnicę, jeśli chodzi o Xboxach. Myślę, że żadna. Ja generalnie, jeżeli lubicie takie gry, bardzo wam polecam, bo będziecie się jej bać i cieszyć i dobrze bawić po prostu. Tak? Ale, chyba... ale czy jest przerażająco tak strasznie i obrzydliwie, czy bardziej jumpscare i taki, wiesz... To jest tak, jak chciałem powiedzieć, wiesz, to nie jest komedia, tylko taki film grozy, czarna komedia, taki slasher, horror, nawet jest tak reklamowany, przecież tam każdy tutorial wygląda jakby był taki a la Pip-Boy, gdzie wesoła dziewczynka zaatakowana przez niedźwiedzia ginie, więc na przykład musisz udawać nieżywego, nie oddychając, trzymając wciśnięty guzik. Tam jest wszystko takie śmieszne, wiecie, takie, takie, to jest takie Stranger Things, Goonisy, trochę z Piątkiem 13 tak zmiksowane. Czuję, że trochę dla mnie i zachęciłeś mnie tą grafiką. Jeszcze powiem, że jakoś strasznie atakowała mnie reklama na Twitterze tej gry i widziałem bardzo dużo jej trailerów i ta grafika rzeczywiście wyglądała fenomenalnie, także to jest potwierdzasz, tak, że jest lepiej niż te poprzednie gry. Wiesz co, tak jak powiedziałem, mam ogląd, bo przeszedłem pod rząd ten cały Dark Pictures Anthology miesiąc temu, więc w ogóle kocham House of Ashes, moim zdaniem najlepsza historia, która niby zaczyna się historią, jak żołnierze w Iraku wchodzą do starej sumeryjskiej świątyni i walczą z wampirami starożytnymi, a to się wcale nie okazuje, że są wampiry, tylko jeszcze coś innego, więc dla mnie, jako fana, wiecie, fantastyki popularno-naukowej, to był genialny odcinek. Ale to jest jeszcze lepsze, mam wrażenie, w innym klimacie oczywiście, ale technicznie, techniczny majstersztyk jak dla mnie. Oczywiście ktoś powie, dobrze, masz masę prerenderowanych filmów. Generalnie gry Supermassive Games polegają na tym, że chodzimy po jakimś kawałku ekranu i wciskamy X, żeby podświetlony przedmiot wszedł w interakcję z graczem. No ale tak te gry są zrobione, takie mają założenie, mają swoich fanów, ja jestem wielkim fanem, więc jeżeli chcecie się pobawić, pooglądać. Tam można grać nie tylko samym, można grać ze swoim partnerem, partnerką, która coś na aplikacji steruje, wybiera, albo grać w koopie właśnie i czemu nie, tak? Polecam. Ale ostatnie pytanie, a dla dzieci słabo, nie?
Wiesz co, jest dużo seksu, jest, są okay, też dobra, dzięki słowa. Dobra, tak, już więc... cofam pytanie. Mówicie o dekory? Tak jest, skończyłem właśnie opowiadać. To jest horror, to jest horror, to nie dla dzieci. Nie, nie jest taki horror, to jest no taki slasher, tak. Wiesz. Okej, są momenty, gdzie faktycznie masz klimat Resident Evil 4 w tej wiosce, ale to nie jest takie straszne. Nie, bo jak mówisz, jakieś takie ekstra interakcje, nie? To też od razu myślę, że w ogóle spędzę czas z dzieciakami, tutaj dam im telefon i coś tam będą robić. Słuchajcie, to jest Until Dawn 2.0, tak to nazwijmy. Dobra, tak też dobra. To tak, ta, ja tego, tylko ciekawostka, którą słyszałem, to taka, że ta gra ma tryb taki, że sama się przechodzi, że po prostu ma tryb filmu. Idealnie dla mnie. Jest. No, w tych produkcjach Supermassive Games możesz włączyć tryb filmu i po prostu... Znaczy, których chyba nie... bo na pewno nie ma tryb. Znaczy, żartuję, ja nie będę tak grał w tej gry, ale na pewno nie będzie spoko. Za trudna, także to spoko. No. I daje na satysfakcję, tyle że ode się mnie, nie wiem, Simplex, może teraz ty opowiesz, ja co grałeś. Ja o nic nie powiem, bo aha, co grałeś? Co grałeś, tak? Fajnego, co polecasz, żeby spróbować, bo ty masz zawsze fajne gry, jakieś nosi wodę albo coś tam, wiesz. Nie, wiesz co, ja trochę grałem... Nie wiem, czy powiem wam o grze Citizen Sleeper, to grałem jakiś czas temu. O, powiedz trochę, bo jeszcze nie odpaliłem tego. Jest w Game Passie. Tak, tak, to grałem. To jest bardzo fajna gra, która jest... Znaczy w ogóle opowiadam o niej szczegółowo w jednym z odcinków poprzednich podcastu, nie pamiętam, który jest na okładce Citizen Sleeper. To jest w ogóle coś w rodzaju takiej paragrafówki połączonej z... Nie wiem właściwie z czym, z taką grą bardzo... No tak, gra bardzo fabularna. Tak, to jest gra, paragrafówka połączona z tabletopem, bo ma mechanizm rzucania kośćmi. I tutaj nie będę wchodził w to, bo to naprawdę ten mechanizm jest taki dość rozbudowany, mogą to długo opowiadać, ale generalnie chodzi o to, że bardzo dużo mechanik bazuje na rzucie kośćmi i wykonujemy pewne akcje i w te akcje jakby inwestujemy nasze kości, w zależności od tego, jaką kostkę zainwestujemy, w sensie jaką ścianę, nie? Jeśli na przykład mamy wylosowane tam powiedzmy 5, to jeżeli zainwestujemy w czynność 5, to mamy duże szanse, bardzo duże szanse, że ona się uda. Jeśli damy na przykład jedynkę, to prawie na pewno się nie uda i na przykład możemy też coś w ten sposób stracić, zaryzykować. Jest bardzo fajna fabuła, jesteśmy... Sleeper to jest taki android, który zawiera w sobie sklonowaną świadomość człowieka. My jesteśmy tym androidem i jakiś człowiek zapłacił korporacji, korporacja zapłaciła mu za to, żeby móc jego świadomość sklonować i go zamrozić, bo w ten sposób są obchodzone jakieś tam prawa dotyczące tego, że nie można używać sztucznej inteligencji, więc używane są po prostu klony świadomości ludzkiej w ciałach robotów. Nasz robot ucieka, to jest taka właśnie korporacja, która wykorzystuje roboty do pracy niewolniczej. Nasz robot ucieka, trafia na taką stację kosmiczną, która należała do jakiejś korporacji, ta korporacja zbankrutowała, więc ta stacja jest teraz w połowie rozwalona, na niej powstały jakieś frakcje, które walczą tam ze sobą o dominację. No i tak ogólnie naprawdę bardzo fajnie ta gra jest napisana. Ta gra w ogóle napisał jakiś doktorant literatury z jakiegoś znanego londyńskiego koledżu. Więc no naprawdę fajnie zapisana, te mechaniki polecasz. Są ciekawe, ma bardzo fajne, tak, ja polecam, ma bardzo fajne portrety postaci, takie mangowe. Widziałem. To. Więc ja polecam, tak. Przyjemna dla oka. Widziałem taki króciutki trailer i wygląda tak designersko i ładnie. Tak, jest taki bardzo estetyczny, bardzo estetyczny i estetyczny model tej stacji, po której się poruszamy. Jakby nie mamy swojego awatara, nie mamy postaci, tylko po prostu tak jakby sterujemy gałką albo myszką i po prostu przechodzimy jakby przez kolejne punkty tej stacji. Każdy ten punkt to na przykład jakaś stocznia, jakieś stoisko z jedzeniem, jakiś bar, jakaś giełda, jakieś targowisko i tam po prostu robimy akcję. Nie? Patrzymy, co możemy zrobić i naprawdę bardzo fajnie się gra. I ta gra jest spokojnie na kilkanaście godzin. Są różne zakończenia, można na przykład dojść do pewnego zakończenia i można w tym momencie grę skończyć, ale można też jakby cofnąć nasz wybór i dalej grać do kolejnego zakończenia. Super. No to mega, to ja już wiem, co będę grał, jak skończę The Quarry i jakieś tam inne rzeczy, to wrzucę to na top of the list. Może polecam, tak. Myślę, że będziesz zadowolony. A jeszcze z innych gier, tak szybko próbuję tutaj popatrzeć, co ja tutaj przeszedłem. Momencik. Przepraszam was, mam taką listę tutaj w przeglądarce i po prostu próbuję ją sobie otworzyć. Ale to mi trochę nie idzie. Prince of Persia, Lemmingi, Chucky Egg. Ale wiesz, flashback. Wiecie, że blisko, bo wiem, że śmiejecie ze mnie, ale przeszedłem. River Raid. Nie, przeszedłem z Shadow Warriora tego oryginalnego, pamiętacie? Shadow Warrior z 97 roku. Od 3D Realms, tak? No. Tak. Na buildzie. Tak, tak, bardzo ciekawa. Bardzo fajnie się gra. Byłem skoczony tym, jak tam są pewne interakcje. No to jeden zrobione. Z ulubionych shooterów moich tych czasów, no. Gdzie jeszcze przed Quake'em był, wiesz, Duke, Rise of the Triad, Shadow Warrior, Blood. Blood. No, tak, świetne to było. Więc to jest bardzo ciekawa gra, taka właśnie boomer, taki można powiedzieć, nie tyle boomer shooter, ale gra bardzo retro. Znaczy nie bardzo, ale retro. Ja lubię takie stare strzelanki. Planuję jeszcze Blada przejść. Duke Nukem też przeszedłem prawie cały ten 20th World Anniversary.
Jeszcze Soldier of Fortune dorzuć. O, to jest klasyk też, tylko trochę późniejszy. No. Ale to tak, też gra mojego dzieciństwa. Superowska. Nie wiem, czy kojarzycie grę Short Hike. To też... To nie może być gra twojego dzieciństwa, bo miałeś 20 lat, jak w to grałeś. Co? Soldier of Fortune. No dobra, nie dzieciństwa, ale młodości. O to mi chodziło. Łapiesz mi za słówkę, ale masz rację. To gra mojej młodości. Short Hike, pamiętałem. Kojarzycie? 2000 gdzieś. Tak, dokładnie, 2000. Kojarzycie Short Hike? To jest taka bardzo fajna, też taka króciuteńka gierka, gdzie gramy takim ptaszkiem, który takim antropomorficznym ptaszkiem, który musi dostać się na górę, bo na górze jest zasięg, bo musi dowiedzieć się, ma dostać ważną wiadomość od swojej mamy i podróżujemy po takim małym, otwartym świecie. On jest taki malutki, ale bardzo napakowany. Gra ma taką bardzo kolorową, pastelową, fajną grafikę, bardzo w stylu gier na 3DS-a. I ona chyba jest w pasie, albo była... Trochę jak Gris wygląda, pamiętasz Gris? Tylko, że Gris jest bardziej płaski, no nie? Bo idziesz lewo na prawo, a to jest trójmiarowa gra, która ma pełną trójmiarową kamerę. Ale chodzi mi o estetykę i artyzm, nie? Tak, to kojarzę Gris. To chyba Gris w ogóle czyta, ale nie jestem pewien. A, no tak. No. I też fajna gierka, króciuteńka, 3-4 godzinki, ma trochę pobocznych zadań. To jest taki mały, zwarty, otwarty świat, bez jakichś tam przedłużaczy, wypełniaczy, grindu, po prostu. I taka bardzo fajne, pozytywne postaci tam są. Nie ma w ogóle voice-overa, ale bardzo fajnie się gra. Myślę, że byście zadowoleni z niej. I jeszcze, w sumie to, że opowiadałem w odcinku od Digital Dragons, przeszedłem Cadillac and Dinosaurs z Razerem z rozgrywki w trakcie wizyty w Arcade Museum. To są w sumie wszystko moje rzeczy. Super. No dobra, dzięki za polecajki. Ja na pewno te dwie skorzystam. Short Hike i Citizen Sleeper do ogrania w kolejnym tygodniu. Dobra, to ja wam opowiem teraz kolejna polecajka. Książka Amiga Rules. Tu do kamerki pokażę, jakby ktoś chciał zobaczyć. Dostałem na chwilę przed Pixelem dosłownie. To jest świeże wydawnictwo, oczywiście niezawodnego Idea Head. Pierwsze pytanie, jakie się pojawia, czy warto kupić tę książkę, jeżeli ma się książkę Chrisa Wilkinsa Amiga, historia Amigi Pixel po Pixelu, prawda? Jaka jest różnica? No powiem wam, że różnica jest spora, chociaż początek jest wspólny, no bo tak samo w tej książce, jak i w tamtej mamy historię powstania Amigi, nawet są chyba podobne zdjęcia. Natomiast generalnie to jest jakby dzieło zbiorowe autorów i współpracowników magazynów Pixel, PSX, Extreme, które, jak wiecie, drukowały masę wywiadów z twórcami na przestrzeni ostatnich 10 lat, pokrywało, tak, cover stories, zawsze zapominam przetłumaczyć. Nie wiem, skąd się bierze wpierw angielski, potem polski, może za dużo tego czytamy. Chodzi mi o to, że też były obszerne artykuły na temat np. Flashbacka, Prince of Persia i tych wszystkich kultowych tytułów, które powstawały na Amigę, czy też były na Amidze. Są tutaj też tak samo właśnie przedrukowane. Oczywiście są też nowe artykuły, wspomnienia osób i ich boje z Amigą, czy to 500, czy 1200, czy CD32. No każdy ma jakieś swoje unikalne. Ja, jak wiecie, wielkim sentymentem darzę Amiga 500 i 1 mega ramu. Z 1 mega ramu, którą miałem, na której grałem. Nigdy nie miałem drugiej stacji dyskietek, nie dorobiłem się, więc przygodówki Sierdy to był, wiecie, pain in the ass, jak się ładnie mówi. Co mogę wam jeszcze o tej książce powiedzieć? No, jest fantastycznie wydane, jak widzicie okładkę. Jest sporo jeszcze ciekawych propozycji. Na przykład jest artykuł o 100 mniej znanych grach. No bo jak wiecie, gier w ogóle na Amigę wyszło około 6000, więc nie ma sensu pisać o wszystkim. Natomiast 100 mało znanych gier faktycznie mi zabiło ćwieka, bo jest tam masa rzeczy, których w ogóle nie widziałem. Oczywiście są też historie tych wszystkich najważniejszych studiów, tak? Zawsze nie mogę tego odmienić. Studiów deweloperskich, tak? Mhm. Czyli Team 17, wiecie, Sensible Software, oczywiście Delphin i tak dalej, więc możemy też poczytać o historii, wywiady z założycielami, z twórcami, jest oczywiście Paul Cusset, jest Eric Shai, jest Jordan Mechner, no nie, wszystko, czyli takie kompletne kompendium wiedzy na temat Amigi w jednym książce i powiem szczerze, lepiej mi się to czytało niż historia Amigi Pixel po Pixelu, bo tamta była mocno skupiona na demoscenie w pewnym momencie, a tutaj wręcz są tylko gry i jest trochę demosceny, ale jest w drugą stronę, więc bardzo polecam Amiga Rules. To jest oryginalna jakby polska produkcja, no bo Pixel po Pixelu to było tłumaczenie. To tutaj jest... To jest polskie wydawnictwo właśnie pod... Jacy ludzie? Pewnie redakcja Pixela, kto wiesz? Kto to popełnił? To mnie ciekawi. Wiesz co, tu jest sporo autorów, tak, no to wydawca to jest oczywiście Robert Łapusz-Łapiński, czy Idea Head, autorzy z Pixela, PSX Extreme, patrz, niniejsza publikacja stron widzieło zbiorowe autorów, współpracowników magazynów Pixel, PSX Extreme, czyli mamy tu, wiesz, i Micza Majkowskiego, Piotra, tak, i Voyagera, i Marka Czerniaka, i wszystkie osoby, które pisały o Amidze, też tutaj są ich artykuły, są też nowe artykuły. Chodzi mi o to, że robią to osoby, które jakby znają się na swoim fachu, wiedzą jakby, o czym piszą. Ładnie wydane, nie, takie naprawdę...
Piękna rzecz. O, Speedball, no, super, 2, super. Ja tam widziałem taki ogromny art z tego, z Moonstone'a na przykład. Też. Frederick Reinhardt. Tak, tak, jest tutaj cały artykuł o Moonstone'ie, też kultowa gra. Jest też 100 gier takich, wiecie. O, to bomba. Ja też to kupiłem na Allegro, to sporo można było to też kupić na... Bo to jest okładka dla pro, dla osób. No właśnie. To. A wiesz co, ja nie wiem, czy mi się nie podoba bardziej tamta. Jakoś... Taka z Amigo? Tak. No bo tutaj jakaś taka morda, potwora. Jakby to powiedział Bartek? Co jest na okładce? Jezus, jak to się stało? Alien Bread. 40 minut minęło, a to jeszcze w ogóle hasło Alien Bread. Nie padło. Się nie pojawiło. Tak, Alien Bread i kropka. W Polsce mówimy Alien Bread. I koniec tematu. Koniec temat jest. To był ten wie. Tak, Adik, to był ten wie. Słuchajcie, doszliśmy do segmentu, który myślę, że będzie najciekawszy, czyli omówienie wszystkich ostatnich pokazów, bo wiecie, z HD po E3 przejęły tak naprawdę różne pokazy, które w jednym tygodniu tak naprawdę się pojawiają i ciężko to śledzić i potem na spokojnie ocenić, więc w sumie minęło parę dni. No nie mówię, że minęło parę dni od Xbox Showcase Bethesdy, bo minęła niecała doba. Natomiast zmierzam do tego, że będąc na Pixelu, tak, był Summer Game Festival, był PC Gaming Show, którego w ogóle nie sprawdziłem, chociaż Łukasz mi podpowiedział, że tam nic ciekawego nie ma, bo grasz na PC-cie, tak? Oprócz dwóch rzeczy, o których zaraz powiemy, które wczoraj w nocy zwróciliśmy uwagę. No i parę innych rzeczy, więc ja myślę, że możemy na spokojnie teraz sobie pogadać o grach, czyli to, co robimy, mięso dla wszystkich, prawdziwe, tylko gry. Nie można tak powiedzieć, że nie było nic na tym PC Gaming Show, bo to też byłaby nieprawda. No właśnie dlatego chcę zacząć od tego, że 11bit Studio zaprezentowało, może nie trailer, bardziej teaser, ale The Alters, nowa gra, zwiastun, który nie mówi nic, ale poza zjawiskowym kawałkiem kombi w settingu futurystycznego science fiction, no pokazuje jakiś temat kopii, osobowości, tak, doppelgangerów. Skojarzenie z Moonem jest tutaj na miejscu. Tak, świetne skojarzenie z Moonem, filmem Duncana Jonesa, z samym Rockwellem chyba, z tego co pamiętam. Tak, a możliwe, że z tego czerpali inspirację twórcy. No nie wiemy nic, no jest świetny trailer, który głośnym echem już wczoraj w nocy się odbił, czy też rozdał po Facebooku, widziałem i po socjalach. Podobała mi się, kombi szczególnie. Znaczy fajnie, żeby tak naprawdę tylko Polacy są w stanie docenić. No fajnie, jakaś ale słuchajcie, ale czajcie w ogóle tą historię, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, to w pierwszym trailerze to This War of Mine był zegarmistrz światła. Chyba tak. Tak. I tamta kompilacja muzyki i dźwięku w ogóle robiła robotę. Tutaj to kombi było tak tylko ilustracją, nie miało jakiegoś takiego większego znaczenia. Natomiast sam trailer po prostu skradł show. I był tak pięknie zrobiony, te twarze były tak wycyzelowane. Sam pomysł na grę wydaje się być imponujący. Ja mega czekam. Ja jeszcze powiem wam, że This World of Mine nie grałem zbyt długo, nie przeszedłem tej gry. Natomiast przeszedłem długo po premierze Frostpunka. Mhm. I byłem zachwycony tą grą i jakby 11bit to jest firma, która no, robi świetne gameplaye i jestem strasznie ciekawy, czym ta gra de facto pod koniec będzie, bazując na tym. Ja bym chciał Preya takiego, nie? W tym klimacie i to by było super. Ja obawiam się, że ona nie będzie FPS-em, ona nie będzie taką grą, jaką, wiesz, no pamiętaj, że This World of Mine, wielki sukces, jakby 2D z boku. Frostpunk izometryczne 3D, ale to w sumie gra, która wygląda jak RTS, ale jest tylko taką namiastką RTS-a de facto. To taki bardziej city sim, management sim, no nie? Tak, bardziej. Więc będziemy sobie wtórów produkować i czymś zarządzać, ciekawe. Tak, może tak się skończyć. W ogóle jestem strasznie ciekawy, co oni wymyślą. No dobra, no to chyba więcej nic nie zgadniemy na temat krótkiego filmu. No i oczywiście mój ukochany, niezwyciężony, bazujący na jednej z najlepszych powieści Stanisława Lema. My w ogóle mało o Lemie gadamy, nie? Trzeba by to kiedyś zmienić i zrobić, aha, super o Stanisławie Lemie. Szczególnie, że był rok Lema był w zeszłym roku, a my tego dalej nie zrobiliśmy. Dobrze, wracając do Niezwyciężonego. Fantastyczna historia o statku, który rozbija się na obcej planecie i tam coś się okazuje. Nie chcę tu za dużo zdradzać, bo to jest jakby całe clue tej książki, opowieści, tak? Co tam się dzieje, jakieś dziwne maszyny zaczynają niszczyć ten statek, atakować ludzi, więcej wam nic nie powiem. Jakby wydaje mi się, że serce, czy też core z tej powieści, no bo to luźno bazuje na tej powieści, ale że jakby core widać w tym trailerze, który pokazali, nawet nie jest już trailer, tylko gameplay, tak? Pokazali gameplay, przynajmniej tak to określają. Ja powiem wam, że byłem, nie chcę powiedzieć, że zszokowany, ale bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co zobaczyłem, jakie to jest wszystko takie minimalistyczne, piękne, takie 80sowe, takie tam jest, retro... Tam jest taki właśnie retro-punk, czyli ten retrofuturyzm. Retro-steampunk, coś takiego, nie? Tylko, że to nie jest steam, bo to jest normalna fantastyka, tak? Mhm. Ale trochę jak Fallout, skojarzyło mi się z Falloutem, nie? Ja mam też skojarzenia z Firewatchem. Też. Przez kolorystykę pewnie. No, przez ogólnie ten taki, że te dialogi, przez radio rozmawiamy, no nie? Tak.
Tak. No ja jestem zachwycony. Ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony do nieznanej Mystery World Industries, która powiedziała, że robi wielką grę bazującą właśnie... O, przepraszam, że ci przerwę, ale to jest tak? Generalnie... Oni nazywają to Atom Punk. O, Atom Punk. Tak. Okay. Bo to wiecie, była taka złota era science fiction, gdzie wydawało się, że energia atomowa tak jakby jest przyszłość, będzie wszystko atomowe. Ja doskonale pamiętam, bazował, tak? No, tak, no fundacja, na przykład fundacji pamiętam, że były noże atomowe, były żarówki atomowe, po prostu dodawałeś śmietnik atomowy do wszystkiego i nagle przestawało super futurystyczne i genialne, nie? No, więc tak. I w ogóle tak, Star Wars Industries, no, nowy deweloper, a już naprawdę... Kupiony wczoraj. Tak, to powiedz, bo nie. No właśnie, tak, tutaj jest bardzo istotna. To ja tutaj z tej mojej giełdowej półeczki mogę dodać, że dokładnie tego samego dnia przed premierą trailera okazało się, że 11bit nie tylko podpisuje umowę wydawniczą z Star Wars Industries odnośnie wydania gry, ale też wsparcia, jeżeli chodzi o testowanie i tam wszystkie rzeczy, które dzieją się w ostatniej fazie developmentu, ale także obejmują udziały w Star Wars Industries. Tam nie jestem w stanie dokładnie przytoczyć, jakie tam konkretne ruchy się wydarzyły, natomiast... Ale przejmują kontrolę, czy nie? Nie, absolutnie nie. Mogę tylko jedynie dodać, że gdzieś tutaj wyczytałem, że ruchy ze strony Star Wars Industries, ja z tego co pamiętam, tam prezesem jest Marek Markuszewski, tutaj sprawdziłem. Mi się obiło uszy, że Gulasz pracuje w Star Wars Industries, pamiętacie Gulasza, ale to tak taka może plotka. Tak być. W każdym bądź razie ruch jakby ze strony samej spółki jest taki bardzo proakcjonariat mniejszościowy i bardzo zdroworozsądkowo jakby odnośnie jakby prospółka, proprodukt, prorozwój. I tak mogę jedynie tutaj czytać i jakby z dumą patrzę na tą grę, że wydaje mi się, że zrobili kawał bardzo dobrej gry, ale jakby poczuli, że chyba będą potrzebowali wsparcia, żeby po prostu tego nie skrzanić i tutaj 11bit pojawiło się właśnie z doświadczeniem, z pieniędzmi. Można też powiedzieć, że gdyby 11bit nie widziało w tym potencjału, to by tego nie inwestowali. Czyli widać, że jakby oczywiście, to jest taki bardzo duży vote of confidence, no nie? Także super, wszystko super, super, super. No to good. Ostatnia rzecz, która przykuła moją uwagę i pewnie waszą, to Outriders World Slayer, czyli najnowszy dodatek zmieniający endgame, czy też rozszerzający endgame w Outridersach. Ja wam powiem, że w Outriders grałem raz na premierę, skończyłem kampanię solo i o tym zapomniałem. Czy ktoś wrócił z was do tej gry? Nie, ja nie. Nie. Ale ja też, jestem dumny z samego faktu, że przeszedłem i nawet mi się podobało. Bardzo dużo fajnych mechanik, trochę tak jak wiadomo, taka kopia Destiny z Gears of War. Natomiast fabuła nawet mi się podobała. Uważam, że może źle opowiedziana, może płytko, może przegadana. Ale ty sam nazwałeś tę grę stara gra dla starych ludzi. No bo to jest stara gra dla starych ludzi, no taka totalnie archaiczna. No. Archaiczna, ale spoko. Ja ją przeszedłem, ale... Nie poleciłbym jej, bo uważam, że była strasznie na jedno kopyto wszystko. Tam cały czas niebożny mechanik, tam się cały czas wchodziło na arenę, zabijało wszystko i szło dalej. To była jedna mechanika tej gry. No tak jak, wiesz, Duke Nukem, no, albo Quake, no jak dla starych ludzi. Robiono tak jak kiedyś, no. Ale to było fajne, wiesz, no tak jak mówisz, 25 lat temu. Inne oczekiwania są teraz. Jakby... Dlatego mówię, jak stara gra dla starych ale ludzi. Ale ja jestem, jestem starym ludziem i ja przyszedłem właśnie... Starym graczem. Ja właśnie przyszedłem Shadow Warriora. A jednak w tej grze to mi nie odpowiadało, bo ta gra jest cholernie długa. Shadow Warrior to wiesz, to nie jest gra na 30 godzin. Jak robisz jedną mechanikę 30 godzin, to stare gry dla starych ludzi nie miały jednej mechaniki 30 godzin. One miały, stare gry były krótkie. Okay. Doom był na 4 godziny. Ja naprawdę? Tutaj tak, jakby tego mojego porównania, ono tutaj nie wybrzmi dokładnie, ale ja doskonale jakby zgadzamy się, jeżeli chodzi o nasze przemyślenia. Natomiast życzymy spółce z historią powodzenia i niech dostaną kasę od Japończyków. No jasne. Znaczy, ja uważam, że po prostu ta gra to jest potworny, marnowany potencjał, bo tam jest bardzo dużo dobrych rzeczy, bardzo fajna, bardzo ładna grafika, bardzo super, super te bronie i te różne ataki, te efekty, te wszystkie umiejętności, to się super wszystko fajnie łączyło, jakieś takie różne kombinacje, można było kogoś podpalić, potem spowolnić, coś tam zbombardować, no i takie tam różne rzeczy, ale to niestety zgubiła moim zdaniem tę grę właśnie ta powtarzalność w kółko i to, że tam nie było żadnego endgame'u. Ja tylko dodam, że grając w Outriders też poczułem taką frajdę jak w Wiedźminie 3 albo nie wiem w Mass Effectie, że jakby ten element RPGa, że naprawdę jarało mnie jak znajdowanie nowych broni, kombinowanie i tak dalej, także spoko. No. Okej.
Słuchajcie, no to creme de la creme, czyli pokaz Xbox and Bethesda Showcase, który odbył się dosłownie dobę wcześniej. Ja z tego w ogóle zrobiłem streama, streamowałem to. A wiem, pisałeś. W hotelu, tak. Gdzie był fatalny upload, więc wszystko jest 360p, ale parę osób się pojawiło i było fajnie. Ja w ogóle teraz zniknę z kamerki, ale będę was słyszał i będę starał się tutaj też odpowiadać, ale także nie panikujcie. Dobrze. Nie panikujemy. Słuchajcie, no to zaczniemy chyba w takim razie, tutaj myślę, że Łukasz się zaraz włączy, chociaż zniknął od... Włączę, bo ja jestem nadal obecny. Tak, polecimy po kolei to, co było, tak? Zaczęło się od Redfalla, czyli najnowszej gry Arkane Austin. To jest ekipa odpowiedzialna za Preya i Dishonored. I to jest ważne w tym znaczeniu, ale powiem wam szczerze, że mi się ta gra skojarzyła troszeczkę jak taki, nie wiem, jakby Bethesda chciała mieć swojego Borderlandsa skrzyżowanego Left z jakimś Dead. Innym wesołym... O, tak. Dokładnie, tak, wyjąłeś mi to z ust. Taki wesoły shooterek, nie? I nie wiem, co o tym myśleć. Może nawet ten gameplay mnie trochę zaintrygował, mnie setting, fabuła, że mamy, wiecie, te wampiry, z którymi walczy jakaś nasza ekipa, całe miasteczko, to Redfall jest odcięte od świata, tam jest jakieś wiecznie, nie chcę powiedzieć zaciemnione, jak to się mówi, słońce, którego nie ma, no, nie, zaćmienie. W zaśmieniu, tak? Tak, jest wieczne zaśmienie słońca, wyjąłeś mi to z ust. I musimy walczyć z demonami oraz innymi frakcjami i zdobywać jakieś tereny, tak? Szczerze nie wiem, co o tym myśleć, bo jakoś tak nie widziałem tam żadnego tego jakby geniuszu, z którego słynie Arkane Austin, ale tak. Może o to chodzi, może to będziemy odkrywać, tak? Bo to są goście, którzy zrobili Deathloopa w ogóle, bo oni zrobili Preya. Preya zrobił Arkane Lion chyba. Wiesz? A nie Austin? Nie. Jesteś pewien? Znaczy nie na 100%, ale... Dobra, ja też nie, bo wiem, że ty jesteś wielkim fanem Preya, tak. Więc myślę, że możesz mieć rację, tak. Ale mogę też się mylić, więc nie będę. Zaraz sprawdzę. Drodzy słuchacze, do sprawdzenia oczywiście nas będziecie słuchać, kto to zrobił, sami sobie zaraz sprawdzimy, a pewnie Łukasz sprawdzi w tym momencie, tak. I mi powie, bo fact-checking musi być. Zawsze. Zawsze. Dobra, ja stawiam, że to nie są ludzie od Preya. Arkane Austin, sprawdźmy, kto to jest. Na pewno to są ludzie od Deathloopa. Do tego jestem pewien. I to widać po mechanikach. No to wtedy okej. Okay. No to może chcą zrobić takiego Deathloopa, który będzie zarabiał dłużej niż, wiesz, przez... No dobra, ale podobało wam się to w ogóle? Jakie są wasze odczucia? To nie jest gra dla mnie. Dialogi są trochę cringe'owe, niestety. No. Tak jest. Ale ja no chcę, żeby to była dobra gra, bo ja dobrze jakby życzę. Życzysz. Tak. Ale, no dobrze, no to co... No... Czekamy na przyszły rok, jak wyjdzie, to pogramy. Myślę, że problem w ogóle z prezentacją Xboxa jest taki, że te wszystkie gry wyjdą kiedyś, tak? To jest to, o czym chciałem pogadać, jak chyba może skończymy po tym, pogadamy o tym, tak? O całym problemie Xboxa w tym roku i w tym, co zawsze Phil Spencer złote usty nam obiecuje i co z tego ale wynika. Ale tym razem Phil obiecał, że te wszystkie gry wyjdą w ciągu 12 miesięcy. Wyjdą, no wszystkie. Ale wiesz, mamy drugą... tak, ale mamy drugą połowę roku przed nami, gdzie chciałbym zagrać w jakiegoś fajnego exa na Xboxie, a tak naprawdę nie mam fajnych exów, poza tym, co zaraz wymienimy, ale to nie są jakieś tytuły pierwszoligowe. No bo tak, pokazali zaraz potem High on Life, co mnie totalnie zaskoczyło. Nowa gra Justina Rolanda, czyli dobra, twórców... Dobra, ja muszę zrobić niestety korektę, przepraszam. Ja się pomyliłem bardzo. Otóż Deathloopa zrobił Arkane Lion, a Redfalla robi Arkane Austin. Czyli dobrze powiedziałem. Znaczy, tylko ja nadal nie wiem, kto robił Preya. I Dishonored. Dobra, i Dishonored. Sprawdźmy Arkane Austin. Ale w ogóle jakby z tej firmy już odszedł ten Rafael Colantino, czyli jej założyciel, który był reżyserem gry Prey, tej mojej ukochanej, jego już nie ma w firmie, więc jakby on już nie robił ani Deathloopa, ani nie robił, nie robi tego. No. W każdym razie Arkane Lion zrobił, czyli ten prawilny Arkane zrobił Deathloopa i nie wiem, jaki Arkane zrobił, Arkane Lion prawdopodobnie zrobił też Preya, a to robi inna firma, Arkane Austin. W sumie... Jest... Czy każdy z nas nie wiedział, kto co robi? No dobra, okej, okay, może być i tak. Nie musimy wiedzieć wszystkiego. Ja jestem akurat na stronie i też ciągle nikt nic nie wie. Czy to jest może nowe studio? Nowy oddział, co? Strona Wikipedii Arkane, wiecie, jak się kliknie na Wikipedii na Arkane Austin, to on przenosi do strony głównej Arkane Studios, czyli jakby nie ma tego rozdzielenia. No. To by trzeba było gdzieś szukać, to już zostawmy to. Dobra, Arkane nas przerosło, idźmy dalej. Doesn't matter, dokładnie. Słuchajcie, High on Life, które pokazali później, to jest nowa gra Justina Rolanda, czyli twórcy Ricka Mortiego i Trover Saves the Universe. Ma wersję VR. No, moim zdaniem, tak. Ale jest chyba płaska wersja wyszła, czy też. Nie, Trovera.
też, no. Generalnie gra, która już debiutuje w październiku w Game Passie, wygląda dla mnie jak połączenie Stranger's Wrath, nie wiem, z narkotykami LSD, załóżmy, coś takiego, nie? Taka wizja chorego umysłu. No coś kapitalnego, słuchajcie, się śmiałem przez cały pokaz, gdzie wcielamy się do jakiegoś nienazwanego łowcę nagród chyba, który ma dziwne bronie, bo bronią są żywi kosmici, żywi pasożyci, symbionci, nie wiem jak to nazwać, czym są te jak postacie, te żywe. Jak Skippy z Cyberpunka. Dokładnie, jak Skippy z Cyberpunka, tak to może, tylko tam była jaja, tutaj mamy żywą istotę. Strasznie śmieszne, naprawdę sporo fajnego humoru, a znając Justina Rolanda będzie go więcej. Dubbing oczywiście z kreskówki Rick and Morty i Strover's of the Universe, i też te postacie, co dubbingują. Tam Roland sam siebie też bardzo często Roland występuje jako aktor. A. Tak. No ja powiem szczerze, że jestem zachwycony tym, co zobaczyłem i to było dla mnie zaskoczenie. Wiadomo, że to nie jest pewnie tytuł pierwszoligowy, ale jednak ja chętnie w to zagram, szczególnie, że będzie w Game Passie. Powiem ci zabawnego. Na forum Poligami są takie stare dziady, wiecie, tacy dziadersi, po prostu narzekacze, tak marudy, ale gorsi. Gorsi. I na przykład jeden taki narzekacz, po prostu boomer, Dziaders napisał między innymi o tej grze, że to jest gra dla starszej młodzieży. Aha. I on nie ugardzi. Znaczy właśnie jemu chyba nie o to chodziło, ale on nie ugardzi, bo to gra dla starszej młodzieży. Ale pozdrawiamy wszystkich ze Dziadersów i boomersów. I narzekaczy, tak i męczy buły. I słuchajcie, ja będę w to grał. Dla mnie to jest super mega niespodzianka. Mega. W ogóle starsza młodzież. Przed chwilą mówiłeś, że nie ma w co grać. Ja widzę po prostu totalnie odjechany. Nie, no ja się bardzo cieszę, ale będzie to jest... za kilka też będę miesięcy. Grał. I nawet to będzie podwójne AA. Znaczy, ale słuchajcie, AA dalej nagle cudownie. Tak, nagle dostajemy też Plague Tale Requiem, gra, na którą czekam już od pierwszych zapowiedzi i wyglądało fantastycznie. To wyglądało jak next-genowy tytuł. Widać, że dostali kasę z Microsoftu. Jak porównamy z pierwszą częścią, to jest niesamowity skok jakościowy, prawda? I to wydaje mi się, że nowe przygody Hugo i Amishi to będzie coś, co na co tak naprawdę czekam tej jesieni, żeby zagrać. To jako, że nie dostaniemy innego tego typu gier, to będzie coś fantastycznego. Szczególnie, że pokazali dużo nowych mechanik, dużo walki. Ta Amisha jest bardziej agresywną zabójczynią teraz. A przynajmniej tak to wyglądało w trailerach i trochę nowych funkcji sterowania tą plagą szczurów w wykonaniu jej brata. Nie wiem, widzieliście? Znaczy, pewno widzieliście, tak? Widzieliśmy, ale nie grałem w jedynkę, także nie mogłem się... Oj, Bartek, zagraj. Fantastyczna przygoda. Słyszałem, że ciężko jest i jakoś mnie... Okej, okay, mówcie wy. Łukasz, grałeś? No tak, przyszedłem. Znaczy, ja trochę byłem lekko zawiedziony, dlatego że miałem bardzo duże oczekiwania wobec tej gry, byłem jakby na nią tak bardzo hype'owany. I czytałem takie trochę negatywne opinie, takie bardziej, że takich trochę średniak, i myślałem tak, nie, no niemożliwe, to nie może być średniak, na pewno ci ludzie się mylą, nie? I zagrałem, i jednak, kurczę, no, coś w tym jest. Chodzi o to, że... To jest taki dobry średniak, taki triple A, Tak, tylko że jakby ta gra oszukuje trochę tym, że ona ma grafikę jak triple A, naprawdę, taką po prostu... Tak. I ja, mój mózg oczekiwał gry triple A, czyli oczekiwałem, że reszta gry, mechaniki i wszystkie inne rzeczy będą tak samo dobre, wręcz wybitne, jak grafika. I tego nie dostałem, jakby to nie jest wina gry, w sensie... To tylko oni świadczą o twórcach, że byli w stanie, w studio Asobo, który miał własny silnik, oni byli w stanie stworzyć grę, która ma grafikę, która naprawdę nie mogłaby się stawać w szranki z grami AA, prawda? Reszta, naprawdę, fantastycznie, tak? Jak się pojawia to, jak się chodzi, idziemy do tego miasta średniowiecznego i w nocy widać takie miasto, dachy i te takie światełka z okien, to wygląda rewelacyjnie. Ja narobiłem screenshotów po prostu od cholery, więc naprawdę... Jakby ta gra była brzydsza, to może bym aż tak, jakby nie był tak zawiedziony, bo bym wiedział, co dostanę, nie? A ja liczyłem, że... No ja wiem, no zmierzam do tego, że była bardzo prosta, uboga, bo to była korytarzowa przygodówka, tak, od punktu A do B. Oskryptowana. Ja wiedziałem, że tak będzie i bawiłem się wakacje, bo ja wakacje lubię takie proste gry, nie? Że mam coś ładnego, coś fajnego, z fajną historią, pewną opowieścią, prostą, zamkniętą, wiesz. I dlatego świetnie to wspominam faktycznie, no. No i super. Dwójka zapowiada się jeszcze lepiej, chyba to może być duża rzecz. Day One w pasie? Rozumiem, że to nie jest. Tak, ma być chyba w Game Passie w 2022, tak jak napisali, więc... Ale głowy nie dam przy Day One, bo oni dopisywali często przy tytułach Day One Game Pass albo nie, tylko że on Game Pass, nie? Mhm. I to było trochę dziwne takie, w sensie, rozumiem. Tam Game Passa na pewno Diablo nie miało. Tak. To zaraz dojdziemy do tego. Słuchajcie, no oczywiście Forza Motorsport, ja już nawet nie podali cyferki, ja też bym nie wiedział, czy to dziewiątka, czy dziesiątka. Reboot, reset? Jest reset. No oczywiście jest reset. Gra usługa. Po prostu Forza Motorsport, gra usługa, tak. Dokładnie tak. Znaczy mnie w ogóle to nie interesuje, nie wiem jak was. No, ray tracing robił wrażenie, grafika 4K na skompresowanym YouTubie pewnie też, ale no nie moja bajka, tak? Mnie nie interesują ścigałki, ani tym bardziej ścigałki na zamkniętym torze, no. Ja w Game Passie pojeżdżę. Ja zawsze trochę jeżdżę, nie za dużo, nie za mało, ale super opcja, tak móc pojeździć.
Także jestem zainteresowany, Ray Tracing robi wrażenie. No, wszystkie gry, cukiereczki, wszystkie Forzy to są rzeczy, które trzeba zobaczyć, pograć te co najmniej kilka godzin, żeby docenić kunszt twórców, tym bardziej, że ostatnie części są naprawdę bardzo, bardzo okej. A z tego co wiem, to ostatnia Forza, ta prawdziwa Motorsport, nie była aż tak bardzo świetna. Aż tak świetna. Miała chyba tam problemy z mikropłatnościami, także to nowe podejście, takie long termowe, bez cyferki, wydaje mi się, że jest super spoko. No, okej. Okay. Łukasz, będziesz grał, czy nie twoja bajka? Raczej nie. Znaczy, Forza to są jedyne, ja w ogóle nie ciekawki nie interesują, ale Forza Horizon to była jedyna ciekawka, która mnie chociaż przykuła na kilka godzin, wiesz, do komputera. No, dokładnie. No Horizon, ale to Horizon. Była fantastyczna. Ale to nie jest Horizon, no, ale tak, to nie jest bo tam coś się dzieje. Bo tam jest otwarty świat. A tutaj tak ściganie się po torach nie interesuje mnie. Po prostu. No nie, no to nie, tak nie moja bajka, ale fajnie, że wychodzi, bo ma swoich fanów. A ja słuchajcie, tak jak kiedyś za młodu w Dircie 1, albo w Kolinie, albo w Dircie 2, w którym spędziłem dużo czasu, no to też... A ty jesteś fanem, jak słyszę. Tak, ja po prostu czasami, jak mi jakaś ścigałka po prostu wejdzie, to mogłem grać w nie naprawdę dziesiątki godzin. Ten Dirt 2 chyba mam 140 godzin na PC-cie. No. Także no, ściganie się po torze i tam maksowanie to są rzeczy, które są fajne, tylko ostatnio robiłem to dawno temu. Wydaje mi się, że taka Forza trochę jest bardziej dla mnie niż poprzednia, jako taka, która będzie rozwijana bardzo długo. Idźmy dalej. Dobrze, ja tak na marginesie podam, że ja nie wypisałem wszystkich gier, jakie powstały, czy były pokazane na tym showcase, no bo chyba nie ma sensu, tak? Ja to wypisałem to wszystko to, co mnie interesuje, więc możecie ewentualnie, jeżeli coś pominąłem, dodać, więc uprzedzam. Tak, Overwatch z jakimiś dodatkami kompletnie chyba mnie to nie obchodzi, nie wiem jak wy, bo był, tak? Pokazali Overwatcha 2, jakieś dodatki, coś tam, to w ogóle nie moja bajka, te wszystkie gry sieciowe, więc ja to po prostu pominę, chyba że Łukasz, ty ja bardzo czekasz. Ja nie. Nie, no dobrze. Ale pokazali coś ciekawego, co się nazywa Flintlock The Siege of a Dawn, czyli taka pani, która z jakimś smokiem przemierza świat fantasy w ujęciu TPP. Zwróciła moją uwagę grafiką i wykonaniem. Absolutnie nie wiem, co o tym myśleć, bo to takie było, trochę mam wrażenie, trochę czegoś mi tam zabrakło. Może jakiejś tej, nie epickości, ale wiecie, takiego pokazania, że to może być produkcja AAA, nie? I nie wiem, czy to kojarzycie w ogóle. Kto to ja robi? Ja nie mówię, ja to przegapiłem chyba. Nie wiem, kto to robił, właśnie nie pamiętam, wiesz. Flintlock, fajna nazwa, nie? To jest coś nowego. Tak, to jest nowa rzecz, którą pokazali wczoraj i byłem nawet przez chwilę zaintrygowany, zaciekawiony, więc okej, Flintlock, to wszystko wyjdzie w przyszłym roku pewnie, więc wiecie, no. Oprócz tych rzeczy, które podkreślamy, że w tym roku, czyli tak naprawdę póki co czekamy na Plague Tale Requiem i High on Life oczywiście, ale... Potem pokazała się mała gierka niezależna, Cocoon, czyli Kokon. To jest dzieło faceta, designera, który robił Limbo Inside. Oczywiście nie twórca, tylko lead designer. Tak? I powiem wam, że to wygląda bardzo ciekawie. Mogę powiedzieć, że nawet obłędnie. O takich kulkach, kokonach, nie wiem, czy to widzieliście, tą zajawkę, takim jakimś postaci, która tam przerzuca jakieś kule, jakieś rzeczy, no niesamowite. Pojawiam, że strasznie mnie to zaintrygowało i będę to śledził, ale potem wleciał na ekran Scorn, czyli słynna gra, która powstaje, tak nie może powstać. Tak, ale zapowiedziano, że wychodzi w październiku tego roku, co ciekawe, a sama gra, jak zobaczycie screeny albo w ruchu animacji, no to wygląda jakby żywcem wyjęte dzieła H.R. Gigera, czyli legendarnego twórcy chociażby postaci Obcego, ale generalnie łączenia narządów płciowych z... No i Beksiński. Oni też chyba nawet otwarcie... Ale z czym łączył Giger narządy płciowe, bo zapomniałem, czekaj. Z jakimiś potworami i kablami, tak? Z mechaniką, okej. Okay. Nie, z biomechanika. Czyli łączenie, wiecie, biotkanki z komputerami, z maszynami, o. Taką miał sztukę Giger, bardzo polecam, do snu ja zawsze oglądam jego albumy i dobrze mi się śpi, więc... No i jeszcze Beksiński. Tak, to prawda. Z Beksińskiego widać, że jest dużo też czerpane i pytanie, czy dosłownie, czy to bardziej jako inspiracja. Ja nie wiem w ogóle, co o tej grze myśleć, bo wygląda to dosyć dziwnie. Momentami można powiedzieć, że nawet obrzydliwie. Czy w to się będzie fajnie grało? Nie wiem. Zobaczymy, nie? W sumie, jak będzie w Game Passie, to wiesz. Ja myślę, że gra jest na tyle w ogóle wyjątkowa, że wszyscy... Bartek, tego... zostaniesz fanem Scorna. Spróbują i wiesz, przetestują własne nerwy. To prawda.
Wytrzymałość, potem, może tak to miałem na myśli. Potem słuchajcie, bardzo fajną gra, która zwróciła moją uwagę, to jest The Last Case of Benedict Fox, czyli taki mocno lovecraftowski tytuł, który dosłownie stwierdziłem, że tam jest po prostu Cthulhu, który mu coś w głowie opowiada, że trochę mi się z The Darkness skojarzyło, była taka stara gra na bazie komiksu, też o demonie, który mieszkał w ciele głównego bohatera i fantastycznie to wyglądało. Ja dawno nie grałem w dobrą właśnie taką platformówkę 2,5D czy nawet 2D, ciężko powiedzieć, chyba 2,5D dzisiaj się mówi, tak? Przeważnie takie platformówki nowoczesne. Nie wiem, czy widzieliście. Czekaj, gdzie jesteśmy? Last Case of Benedict Fox. Tak, przepraszam, bo to się jak zakapiłem przez chwilę. Jezus, to była w ogóle, to jest totalnie gra, która jest totalnie w obszarze moich zainteresowań. Tak jak dawno, dawno temu... Dobra, nieważne. Tak, to jest... Kurde, nie, zastąp mnie, ja znajdę to, ten tytuł. Okay? A co chcesz powiedzieć, o jakiejś dawnej grze ze starego czasu? Tak, tak się w ogóle zajarałem, że straciłem zupełnie z głowy nazwę gry, która była totalnie odjechana o niczym. Słynnego autora, nie będziesz musiał mnie wyciąć. Benefactor, Flashback, Paul Cusett, Eric Shea. Nie. To ty sobie poszukaj. Tak, poszukam sobie. A ja pomęczę Łukasza. Czy pamiętasz to, czy kompletnie ominąłeś? Akurat możecie mi dać kontekst, bo musiałem na chwilę odejść od mikrofonu. Nie słyszałem, czy mówicie. Przepraszam. Jeśli byłeś z trzech, a zostałeś sam. Last Case of Benedict Fox. No, to nie ma jakichś takich vibe'ów lovecraftowych? Tak, wszystko to powiedziałem, no, ale tak, że granie świetne, świetnie zapowiadająca się platformówka i chciałbym w to już zagrać, niestety musimy czekać. No. Słuchajcie, kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest Pentiment, taka narracyjna przygoda 2D w reżyserii Josha, chyba Sawyera, to jest facet od Pillars of Eternity i Fallouta New Vegas. Ona wygląda, jakby była namalowana w zgodzie z estetyką średniowiecznych obrazów. O, tak bym to określił. Kojarzycie? Takie coś bardzo dziwnego. No. Pentiment. Fajne, zwróciło moją uwagę, nie wiem, czy będę w grał, ale bardzo fajne, nie? Nie jest to. Ja wiecie, co mam wrażenie, gadam o tych grach, że taki Xbox pokazał tego masę, a tak co gadamy, to okej, okay, fajnie, nie? Coś tam będzie, wpadnie do no, brakuje zawsze, tego pierdolnięcia, no przepraszam, że tylko powiem. No właśnie, to mam na koniec, że mi brakuje pierdolnięcia, jak już gadamy o tym, przepraszam za przekleństwo, że jeżeli mówimy o takim Xboxie, to tak, gdzie jest kontrabanda od Avalancha, gdzie jest Indiana Jones, chociażby jakieś zdjęcie, gdzie jest Perfect Dark, gdzie jest Avowed od Obsidiana, gdzie jest, nie wiem, Hellblade 2, który jest od paru lat pokazywany. Gdzie są te bomby wszystkie? Może to nie będą gry, które będą w ciągu ostatnich 12 miesięcy. No. No i mamy jeszcze Hideo Kojimę, który siada, mówi tak, robię grę dla was, dla Microsoftu w oparciu o ich usługi cloudowe. I... Arigato, no, tak? Come on. To był PR-owy... Stunt. Oczywiście. Tak, to jest potwierdzenie bardzo, plotek. Bardzo duży zabieg. No come on. Masz jedno z największych, jeżeli największe nazwisko w game developmentie na świecie, który mówi, że teraz kojarzone do tej pory z firmą konkurencyjną, który mówi na konferencyjnie tak robię teraz dla Microsoftu. Ale żeby powiedział, co robi, wiesz, o co mi chodzi. Ja nie mówię, że fajnie, opartą na usługach cloudowych. On pracuje z Microsoftem, tak? To miała tą, ja powiedział, że robi grę. Dostać komunikat. No. Tak. I tyle. Znaczy w ogóle to, co powiedział Phil Spencer, że oni nawiązali współpracę z Japonią mocniej, na przykład Team Ninja, które się pojawiło logo, no właśnie. To mnie zaskoczyło. Ja myślałem, że nowy Ninja Gaiden, zresztą trzymałem kciuki, pokazali jakiś nowy tytuł Wolong Fallen Dynasty. W zasadzie gameplayu nie pokazano, tak? Nie wiemy, jak to ma wyglądać, o co ma chodzić, ale okej, fajnie, bo Team Ninja jednak znana ekipa, tak? Chociaż po odejściu tego i Takagiego, który był za Ninja Gaiden odpowiedzialny, to oni za dużo hitów nie wydali, z tego co pamiętam, nie? Poprawcie mnie. Ale fajnie, że Microsoft stawia jednak też na twórców z Dalekiego Wschodu, nie? Mhm. Ja trochę teraz od tyłu idę, żeby tak, jak już gadamy o tym, że czego zabrakło. No Persona 5 Royal w Game Passie, no fajnie, trzy tak? Persony, ale kto chciał, chyba ograł. Grałeś Persona? Nie, nigdy nie grałem w Persona, nie planuję grać w Persona, to jakby totalnie nie jest mój klimat. Ale podobno ja to jest mega ważne, jakby dla ludzi, którzy się tym jarają, to jest bardzo dobra informacja i słyszałem bardzo dużo takich, naprawdę takich, wiecie, podjarek i w ogóle radości i okrzyków. I wiecie, no Sony, Microsoft walczy o rynek japoński. Tak, i to może być. I tutaj faktycznie. No, ten element tej strategii. No jest to jakiś pozytywny ruch z ich strony, tak? Ja mogę powiedzieć jeszcze inaczej, żeby trochę jakby powiedzieć, że to nie chodzi, że on walczy o rynek japoński, ale chodzi o jakby Europejczyków i Amerykanów, którzy lubią grać w japońskie gry. Na konsolach, na konkurencyjnych. Których nie ma na Xboxie, może w ten sposób, co nie? Mhm. To prawda.
Ja grałem Persona 5 zwykłą, ale tam, wiecie, w pewnym momencie odpadłem, bo trochę jakby ta estetyka anime, mangi, w pewnym momencie mam za dużo, jakby wiecie, jest overwhelming. Tak i to jest chyba strasznie duża i długa gra, co nie? Tak, jest to godzin czy ileś tam, no, wiesz, to, no. Kto ma czas to grać w ogóle dzisiaj? No. Może ja słyszałem, że są niesamowite. Jakby ja mam to w mózgu wryte, że jakbym zagrał w taką Personę, to byłoby dla mnie takie przeżycie jak, nie wiem, kiedyś Final Fantasy VII. Że no nie bardzo. No, Final Fantasy VII ma wspomnienia, bo to było pierwszy duży taki, wiesz, wschodni RPG, który wszyscy grali wtedy na PlayStation. No tak, takie mam. Albo na PC-cie, bo też wyszło na PC-ta, nie zapominam. No, słuchajcie, to jeszcze co? Diablo 4 oczywiście na koniec, creme de la creme, pokazu moim zdaniem, cały gameplay, nowa klasa postaci, tam necromancer, whatever, mnie to wiecie, że mało obchodzi, ale powiem wam szczerze, o ile Diablo 4 mnie nie interesował, mówię to szczerze, to po tym pokazie, to ja chcę w to grać. Chcę biegać, lutować, łupić, niszczyć, zabijać, palić i fajnie to wyglądało, nie? Czekacie? Totalnie dla mnie. Jak akurat, nie wiem, chyba... Czy rozmawialiśmy kiedykolwiek o tym? Ja miałem to nieszczęście, że jak Diablo 2 było na PC-cie, to ja wtedy miałem PlayStation i nigdy się na Diablo 2 nie załapałem. No. Natomiast w trójkę już świadomie grałem i na PC-cie, i na konsoli. I może nie byłem, nie dokonałem tam jakiegoś mistrzostwa świata i nie spędziłem 300 tam godzin, ale totalnie wpadłem w Diablo 3. Dorosła, dojrzała gra dla mnie. Świetnie wspominam. I Diablo 4, które jest jakby takim zaprzeczeniem i odwróceniem się od kierunku kolorowej naparzanki jak World of Warcraft i trochę jak Diablo Immortal, o którym nie rozmawialiśmy. Jest czarno, jest mrocznie, jest poważnie. Diablo 4 jest Łukasz totalnie dla mnie. Łukasz nam powie o Diablo Immortal, co? Proszę? Ty grałeś w Diablo nie, Immortal, nie, czy nie? Nie tykam tego. A, no dobrze, to ktoś nam opowie kiedyś o Diablo Immortal. Ja się o Diablo... Nie, no ale wiemy, że Diablo 4 będzie takie na poważnie, także ja super czekam. Tak się czekam. Zapowiada. Ja ogólnie... Ale co, wierzycie, że wyjdzie za rok, w ciągu 12 miesięcy, no, jak Phil Spencer skoro Phil obiecał, to nie może tak być, żeby nie wyszło. Ale pan Szczęka ja dużo zrobił. Pan Szczęka, tak, tam się bardzo podoba to określenie. Pamiętajcie, że ja nigdy nie przywiązuję uwagi do czasu, bo ja mam w co grać, więc dla mnie to może być nawet za 2 lata. Okej. Okay. Okay. Tylko z tym w ogóle było jakieś zamieszanie, bo ja tak zrozumiałem, może błędnie na streamie, jak to oglądałem na żywo, że to będzie X, ale to nie będzie X, więc jakby nie wiem dlaczego nie, to zrozumiałem. Nie. No, może coś mi się pomyliło. Znaczy, wiem, że nie, tylko nie zastanawiam się dlaczego tak zrozumiałem i też kilka osób na streamie ze mną rozmawiało, ja pytałem i oni też tak o to zrozumieli. No po tym jak wiesz, doszło już, czy jeszcze nie doszło do formalnej akwizycji Blizzard, Activision przejęcia. Blizzard przez Microsoft? Bo to już... Ja myślę, na 99% nie. No bo to już... No właśnie, no dlatego tak. Nie może być X-em zakładem, no. Albo to jest wszystko przed przejęciem, to wiecie, tak jak było z Deathloopem i tak dalej, nie? No tylko to... Ale Diablo nie powinno być X-em. Ja się zgadzam. No, to jakby to było ze szkodą dla graczy, wydaje mi się, że to byłoby też niezgodne ze strategią Microsoftu. Wydaje mi się, że Diablo nie będzie nawet w Game Passie. Mhm. Okej. Okay. Może mieć rację. Ciekawe tak spostrzeżenie. Słuchajcie, no to co? Dwa tytuły jeszcze, na które ja akurat czekam, czyli As Dusk Falls. Bardzo ciekawa, interaktywna narracja z takim arcyciekawym art stylem, który przypomina animowane storyboardy. Tak, kojarzycie? Taka przygodówka. Tak. To już w lipcu w Game Passie. Super to wygląda. Ja chętnie to zagram. Bardzo mi się podoba to, co zobaczyłem. No i taka fajna nowa gierka wydawana przez Raw Fury. Oni dosyć ciekawe rzeczy ostatnio wydają. Ereban Shadow of Legacy. Jakieś takie... Bardzo mi się skradanka spodobała w świecie futurystycznej przyszłości, tak to określę. Futurystyczna przyszłość, wow. Powiedział Szycha. Wow. Okej. Okay. I słuchajcie, i tą, że futurystyczną przyszłością możemy spiąć. Dobrze, już coś pomyliłem. Generalnie tak możemy zamknąć omówienie tego pokazu. Nie, przecież nie było Starfielda. No come on, Szycha. A przepraszam. Czekamy. No ja właśnie chciałem ja tu czekam od pół godziny. Widzicie, jakbym skopał omówienie pokazu Xbox One. Towarzysza Drucha, który ci uratował. Powiem wam tak, od kiedy zapowiedzieli Starfielda, nikt nie wiedział czego się spodziewać, ja się bałem, że dostaniemy Skyrima w kosmosie i faktycznie dostaliśmy Skyrima w kosmosie, przynajmniej według zapowiedzi pana Todda Howarda, tak? Nie wiem ile będzie prawdy w tym, co mówią tysiące planet do eksploracji, bo już internet eksplodował, chyba że to wszystko będzie puste jak No Man's Sky. Będzie, na pewno będzie. Natomiast to, co pokazali, mnie zachwyciło, ujęło, faktycznie widać rozmach w projektach, w tym, jak tym statkiem lądujemy, zwiedzamy planety, wykonujemy misje, rozmawiamy z ludźmi, dobieramy ekipę. Troszkę się boję, że ta gra może być znowu duża. Bartek powiedział, że będzie grał to w pół życia, czy tam, nie wiem, kolejne parę lat. Tak będzie. Z doskoku ja
ja lubię, ja lubię science fiction, więc nie mogę powiedzieć nie, bo jestem zachwycony, ale nie lubię zbyt dużych RPG-ów, wiecie o co mi chodzi, że, bo Mass Effect był dla mnie taki akurat, nie? Jeżeli, a to zapowiada się na coś większego niż Mass Effect, jeśli chodzi o eksplorację świata, prawda? Więc... To trochę super. Inna liga, wiesz? Tak. No ja wiem, że inna liga, tak, ale ja jestem zachwycony, nie wiem, jakie są wasze opinie, to mnie bardzo ciekawi, tak, bo tam moje, to tam wiecie. Ja jeżeli mogę, to ja strasznie czekałem na ten tytuł, ja uwielbiam takie jakby dojrzałe, dorosłe produkcje, gdzie jakby czuję, że ten świat jest taki prawdziwy, żywy i na poważnie i ten Starfield właśnie takie miałem oczekiwanie i dokładnie to dostałem. A widziałeś, Bartek, to takie na końcu ujęcia, jakieś miasto przyszłości w neonach skąpane i tam idziesz sobie po tych uliczkach albo jakieś tam ten dziwne takie, wiecie, no nie lotniska do lądowania statków kosmicznych, te lądowiska, tak, jakieś takie niesamowite metropolie, jakieś, to na mnie wrażenie robi, nie? Wizja jakby tego świata, układu gwiezdnego przyszłości. No. Ja miałem straszny kaszel i tak dalej i teoretycznie nie powinien nagrywać, dlatego akurat mnie zatkało tutaj, ale akurat okay. Zastąpiłeś, akurat pięknie mówiłeś i mogę teraz pociągnąć dalej temat. Słuchaj, czy ja mogę tylko mogę dodać jeszcze, nawiążę do twojej wypowiedzi, tylko powiem, że samo pojawienie się trailera, były obawy, przynajmniej ja miałem obawy, że Starfielda gameplay w ogóle nie pokażą. A pokazali 15 minut czystego gameplayu, który był świetnie po prostu wyreżyserowany i wystopniowany, tak? Czyli od jakby pokazu tego mniej więcej jakby charakteru gry, później pokazali miasto, później pokazali, że jesteś tam w jakiejś stolicy i to nie jest tylko mlażenie po pustkowiach, tylko masz po prostu żyjące miasta. Później powiedzieli, hej, a tutaj mamy tworzenie charakterów, tworzenie postaci, które wygląda tak inaczej, ale hej, ale mamy też jeszcze świetny crafting i pokazali wszystkie aspekty craftingu i powiedzieli, ale hej, craftować nie możemy tylko broni i tak dalej, będziemy robili też, będziesz mógł craftować i customizować swoje statki, co nie? Tak, i w ogóle tak. I pokazują, że robią statki i jeszcze powiada w ogóle w firmie at Bethesda we love it, nie? Że to jest po prostu świetnie im to wyszło. I później na koniec mówią, ale hej, ale będziesz mógł też latać, co nie? A jak będziesz mógł latać, to będziesz hej, będziesz mógł też walczyć. Walka w kosmosie mega. No mega i później, a na końcu mówią, dobra, a teraz pytacie się, jak duża będzie ta gra? I tutaj pada te tysiąc planet. Ja jeszcze zanim zapomnę, to powiem tylko tyle, że ta gra będzie miała bardzo dużo problemów. To jest w ogóle kandydat na kolejnego Cyberpunka. Jak Bethesda nazywają? Backtesta? Czy jak zawsze ona, są? Bo Baggerfall? Jeszcze biorąc pod uwagę wszystkie problemy z Falloutami i grami Bethesdy i to, czego jest, to będzie bug na bugu. Ja nie wiem, czy to nie jest gra, do którego trzeba po prostu od razu trzeba kupić peceta. To jest w ogóle mój pierwszy pomysł. Drugi pomysł dla Microsoftu i dla Phila Spencera jest taki, że on powinien od razu zrobić Xboxa Series XXX wersja Starfield Edition, która będzie miała tam ekstra procek i dołożoną pamięć. Tak, bo to po prostu będzie chodziło w 15 klatkach i oni tego nie naprawią. I tak po prostu będzie. I tak gra będzie się sprzedawała, ale naprawią ją dopiero po 2 latach, albo jak będzie Series X wersja Pro. Także tyle. Łukasz? No ja nie wiem, nie będę się opowiadał o Starfieldzie, bo nie gra. No bo, nie gra, bo ja nie gram w gry Bethesdy. Po prostu. Aha, okej. Ale nie zachwyciło się to, co zobaczyłeś? Grasz. Ale w Mass Effect ty grasz pewnie, albo w... Nie? Okay. Akurat Mass Effecty to jest moja plama na honorze i wyrzut sumienia największy, że nie zagrałem w to jeszcze i planuję. Znaczy te 1000 planet, prawdę mówiąc, nie martwi, bo to znaczy, że będą z generatora. Nie da się zaprojektować 1000 planet oczywiście. Unikalnych. No, nawet tu się nie da planetę zaprojektować. Ale nie ma się co czepiać, to jest tylko marketing. No, 100 planet będzie ok, pozostałe 900. Dobra, ale czy ta walka nie wyglądała trochę jak Fallout, jak... Wiecie, mam wrażenie, że z tego co oglądałem, to tam jest dalej ten sam silnik i po prostu, nie wiem, może się mylę, ale... Nie no, ja życzę dobrze tej grze, tylko będzie tak jak mówicie, ona będzie zabagowana, ona będzie po prostu... Ale ludzie tak będą w nią grać i tak będą ją kochać, to jest po prostu jakby... Tak. Ja trzymam kciuki, bo wiesz co, mi brakuje dobrego, poważnego właśnie... Tylko że najpierw powiedzieli, RPG, no, że będzie naukowo, będzie NASA, coś tam, a potem pokazali piu. No, więc tak trochę to się jedno z drugim... No piu było na końcu tylko w zasadzie. Tam, ale na nie widziałem tam jakiejś bardzo dużo naukowości, którą się wcześniej chwalili. Coś tam było, jakieś takie sekwencje badania czegoś, coś tam zbierania. Ale okej, to po prostu będzie science fiction, tak? Które pewnie będzie miało jakąś fajną fabułę.
Wiesz co, ja jestem na tak, bo dla mnie zawsze nie ma dużo popularnych, fantastyczno-naukowych tytułów. Teraz to wszystko wychodzi, zaraz mam taki temacik, jeszcze chciałem z wami przegadać właśnie, że to jest złoty okres dla fanów horrorów science fiction. I to co, zamykamy temat pokazu Xboxa Bethesda? Czy oni podali nową datę premiery? Ja jestem ogólnie... Czy podali przyszły rok, ale nie bez konkretów, tak? Ma wyjść w ciągu 12 miesięcy, powiedział Phil Spencer. Czyli wiesz, jak miało być teraz w listopadzie, to przenieśli, zakładam, na czerwiec, no. Albo maj, whatever. Teraz twierdzą, że wyjdzie w pierwszej połowie 2023. I tego się trzymałem. Dobra, to ja przerwałem do żeby coś... Ja tylko chciałem powiedzieć, zamykając temat, że no, doskonale wiecie, że Xbox jest moją jedyną konsolą, jeżeli chodzi o tą generację. Ja jestem zadowolony, będę miał w co grać. Podoba mi się dalej jakby podejście do tematu. I klasyczny człowiek super. Z Xboxa. Będę miał w co grać, ale masz już w co grać, Bartek. No już mam na to, że będę miał jeszcze więcej gier, w które będę grał i jeszcze więcej, w które nie będę grał. I dużo fajnych obietnic od pana Szczęki. Tak. To ty to powiedziałeś, tak? Dla mnie wszystko spoko. Okej. No to kropkę stawiam. Słuchajcie, no to teraz cofniemy się parę dni wcześniej. Summer Game Festival 2020. W zasadzie Summer Game Fest, przepraszam, bo tak się nazywa oficjalnie ten event. I powiem wam szczerze, że jak porównam sobie go teraz z Xboxem i Bethesdą, przez którego przeszliśmy, no to tutaj było więcej zaskoczeń, to takich pozytywnych, co? No bo tak naprawdę pokazano Fort Solis, pierwszy co ja gadam, no polski horror z Troyem Bakerem i Rogerem Clarkiem. I jak to oni ładnie powiedzieli, ta produkcja chce rzucić wyzwanie studiom gier AAA. W ogóle nie znam tego studia, trailer wygląda super, mało jest horrorów science fiction, o których zaraz więcej wam opowiem, co nas czeka jeszcze w tym roku i na początku przyszłego. Nie wiem, kojarzycie to w ogóle, czy nie? Czy Summer Game Fest będzie dla was takim zaskoczeniem? Ja przyznaję, że z Pixela po prostu zaniedbałem wszystko. No to słuchajcie, to wam opowiem, no to wygląda fajnie, kropka. Dzięki. Zobaczymy, jak się wywiążą z wypowiedzi, czy z zapowiedzi, tak, twórcy. Bo to jest jakaś świeża firma, jakiś... Polska gra pamiętam, w ogóle. Fallen Leaf się nazywa ten deweloper? Coś takiego? Jak ta gra się nazywa w ogóle? Tego, Fort Solis, okay. Tak jak słyszysz. Tak, to jest polska gra, polski horror, gdzie ma występować Troy Baker i Roger Clark, więc w sumie fajne postacie. Polsko-brytyjski, coś czytam na grę online. Bardzo nieśpieszny, spokojny trailer, gdzie wchodzimy po jakiejś bazie. Tam jest chyba mniej strachu, nie wiem, nie widziałem potworów. Może bardziej na psychologię nastawione z tego, co tam gdzieś wyczytałem. Ciekawe, ja lubię takie rzeczy, więc chętnie pogram. Mm-hmm. Ale Blueberry pokazały Layers of Fears, tak. Z tym S na końcu, czyli trzecia iteracja horroru, który... Akurat ja w ogóle nie grałem w Layers of Fears. Ty grałeś, Łukasz? Co? Nie. Ja też nie. Mimo, że ma wersję VR-ową, to wstyd, też nie zagrałem. O Jezus, ale to musi być straszne w VR-ze. Niektórzy twierdzą, że ta gra nie jest straszna, bo wszystko jest przewidywalne i to są po prostu, wiesz, oskryptowane potwory wyskakują, wiesz, Monster in the Closet i że to w ogóle ich nie straszy, aczkolwiek ja słyszałem też dobre opinie, więc ciężko mi się wypowiedzieć. No ja się momentami bałem w Obserwerze, przyznam szczerze, więc wiesz, to ja nie będę grał w Layer of Fears. No nie. Podobno dwójka jakoś tam została gorzej dużo odebrana od jedynki. No ciekawe, nie? Znaczy ja czekam, jak mogliby w końcu zapowiedzieć tego Silent Hill remake'a dwójki, będę szczęśliwym człowiekiem, nie? By było coś. Oczywiście poszedł Witchfire, ten nowy gameplay, o którym mówiliśmy. Zresztą o Witchfire dużo mówiliśmy w kontekście rozmowy Adriana Chmielarza z Marcinem Andrewsem na Pixel Heaven, więc nie wiem, czy jest sens drugi raz o tym gadać, nie? Ale faktycznie ten gameplay nawet jakieś tam wrażenie zrobił, chociaż mam wrażenie, że to był znowu ten sam rozszerzony kawałek levelu z poprzedniego roku, sprzed dwóch lat, to co często jakiś fragment wrzuca Adrian Chmielarz u siebie, coś publikuje. Zobaczymy, tak? Po prostu czekamy, co z tego wyjdzie. No oczywiście pokazano misję z Modern Warfare 2, tam na morzu z latającymi kontenerami na szalejącym morzu i powiem wam, że no jak to Modern Warfare, tak? Czy jak Call of Duty chciałem powiedzieć, bo Modern Warfare o dziwo ten remaster, reboot, tak? Remaster, już mi się mylą, to jest reboot, zrebootowana historia korzystająca z nazwy to Modern Warfare. To jest druga Warfare. Część reboota, to jest sequel reboota. Tak jest. Sequel reboota z 2019 roku z fajnymi postaciami, z kapitanem Price'em ikonicznym. Tamten Call of Duty był świetny, powiem wam, że porwał mnie fabularnie i miał nawet sensowną kilkunastogodzinną, ale taką dosyć długą kampanię, jak na Call of Duty oczywiście przystało. I był fantastycznie zrealizowany. I wydaje mi się, że dostaniemy tego więcej, dłużej, będzie jeszcze fajniej. Trzymam kciuki, bo ja lubię takie, wiecie, historie w stylu Michaela Baya. Odpalam Hollywood, wybuchy, strzelanie, akcja. Jestem szczęśliwy, bo takie gry też ja tam też są lubię, potrzebne. To jest moje guilty pleasure, właśnie ta kampania.
mnie. Ja, o, Guilty ja Pleasure. Kampanii przeszedłem tak. Call of Duty'owych. Ja też. Bo one są bardzo widowiskowe, naprawdę. Znaczy to jest takie, naprawdę widać, że to w to miliony dolarów poszły, żebyśmy my mogli się bawić, oglądać eksplozje. I też mi się podobała tam ta część z 2019 roku i czekam na następną. Taka prorocza była seria z Rosją, tak? I tak, z tym. Tak. No i w ogóle będzie, w sensie, tam, będzie tam Ghost. Profetyczne. Tak, profetyczne, dobre słowo. Wraca Ghost. Dobre, no. Tak, no dużo, dużo postaci wraca. Może tym razem, spoiler, nie zabiją Ghosta tak szybko. A, masz rację. Przepraszam, bo chciałem sobie zapisać słowo jako profetyczne. Ja się z nami zgadzam. No. Tytuł odcinka, profetyczny. Ale słuchajcie, no dobrze, no to czekamy, bo to będzie fajne przejście oczywiście kampanii, znowu dobra zabawa. Jakoś pewnie listopad. Tylko wiecie, bo ta gra wraca, taka ciekawostka PC-towa, ta gra wraca na Steamie. No. Taka zabawa na Steamie. Mhm. Wiecie, jaka będzie, jaka jest cena bazowa gry na Steamie? Jakaś gigantyczna. No, 349 zł, tylko kosztuje podstawowa gra. Jak na PS5, tak? No praktycznie tak, 349 zł. To już ponad 70 euro. Tak, oni poszli w tej ponad 70 euro. Za, nie... mhm. No także ogólnie hack im w smak. Tak, z no taką ceną. Kupimy sobie może tańszą wersję na Xboxa. Będzie kupić używkę. Kupić używkę. O. Albo pożyczyć. I sprzedać. Tak. Ja tak robię z Call of Duty. Kupuję, dokładnie. Sprzedaję, trasę 5 dych. No, tak? Ja wam tylko jeszcze powiem, że Fallen Leaf ma bardzo fajne logo, bo ma logo liść, który wygląda z boku troszkę jak czaszka. Fajnie to zrobione. Polecam logo Fallen Leaf. Super. No. Słuchajcie, co dalej? Midnight Fight Express dostało datę premiery 23 sierpnia, czyli ta... O, i demo na Steamie, to chciałem powiedzieć. Okay. Czyli najnowsza bijatyka produkowana przez Jakuba Dziwnela, o którym mówiliśmy. Dziwinela, przepraszam, bo zawsze to źle mówię. Rok temu na E3 widzieliśmy to na pokazie Xboxa. Dla mnie prawdziwa petarda. Nie mogę się doczekać tego, ten trailer, co wyszedł, zrobiony. Wiem, że to chyba robił Radical, czyli Kuba Sobek, jego firma, ten trailer. Bo on był outsourcowany. Fantastycznie to wygląda. Ja bym już chciał w to pograć, ale będzie w Game Passie chyba. Będzie? Chyba będzie, tak? Bo Xbox zresztą zapowiadał, że to w Game Passie, z tego co pamiętam. Więc tak czy siak, jak nie będzie, to kupię, bo to jest taka gra, za którą warto zapłacić. No. Midnight Fight Express, nie? Widzieliście oczywiście, znacie, tak? Tak. Macie są demo na Steamie, to co ja będę gadał jako nie PC, chociaż. No ma to hard, to jest Sifu, tak mi się raz Sifu to kojarzy. Czy dobrze, czy niedobrze? Ale tylko to nie jest chyba rogalik, a nie rogalik. Nie, ja mówię tylko hardstyle. A troszeczkę może graficznie, wiesz, te postacie są takie komiksowe, takie, nie? Właśnie. Ale potem wleciał Routine, też kolejny nowy, nowy horror, jak nowy, który powiem wam. Wiesz, że nie nowy. No wiem, bo to jest chyba co 2012-2013, tak, gdzieś tam zawieszone było w próżni. Twórcy powiedzieli, że gra była tam bardzo zaawansowana, ale byli niezadowoleni w ogóle jakby z tego, co stworzyli i postanowili kompletnie ją zaorać i zacząć od nowa. To jest naprawdę niesamowite. Skąd mi na to pieniążki? No ten horror, tak, ten horror generalnie strasznie intryguje, mam wrażenie, takim klimatem rodem z tych najczarniejszych, czy też najstraszniejszych horrorów. Event Horizon, trochę obcego, taki... Tak, dokładnie. Ukryty wymiar, czyli Event Horizon, kultowy film z samym Nilem, między innymi Laurencem Fishburnem, o piekle, czy też o powrocie z piekła załogi statku i statku, tak? Jak sama wskazuje, ukryty wymiar. Ma taki fajny klimat, taki, wiecie, kasety, VHS, taki ma trochę VHS-owy klimat. Tak. Takie lata 80, tak, nie tak jakby to stylizowane to jest na to. Jest taki jakby skaner, który ma taki płaski, wypukły ekran, taki obły, wiecie, taki jak CRT ewidentnie, nie? No. Absolutnie nie wiem, kiedy to wychodzi i na co, mogę tylko zgadywać, ale to zwróciło moją uwagę. A muzykę robi Mick Gordon. A wydaje to Raw Fury, także wszystkie elementy układanki. No, Raw Fury coraz fajniejsze rzeczy wydaje. Tak. No, przed chwilą mówiłem o Raw Fury w kontekście tego Erebana Shadow of the Legacy na Xboxie, takiej skradanki. Teraz, jak mówisz, Routine wydają i za chwilę jeszcze będzie Neon White, który też chyba wydają od Bena Esposito, ale to zaraz dwa słowa o tym, bo zaraz po Routine wjechał Flashback 2 od Paula Cusetta, czyli no, można powiedzieć, że już trailer w zasadzie, bo tam w tle tak bardzo ładnie zrobiony, na tle hologramu wyświetlanego z tej klasycznej takiej holokostki z pierwszego Flashbacka. Widzieliśmy sceny z gry, ma wyglądać jak po prostu sequel starego flashbacka sprzed 25, czy też już 8 lat, tak 92, tak? No to 20, 30, o Jezu, ile to już lat, 30. Tak. Matko Boska. No i premiera już zimą, potwierdzili Winter 2022. No ja się strasznie, strasznie cieszę. Trochę nie rozumiem jakby tego, że to jest Flashback 2, a przecież Fate to Black był ale de facto. Ale Fate to Black był nieudany i generalnie można powiedzieć, że pewnie uznali, że w ogóle kasują. Tak, zakopać. Jak dla mnie, ja się wcale to nie obrażę, jeśli to będzie kontynuacja bezpośrednia tego właśnie flashbacka. Ja też nie, po 30 latach jest mi wszystko jedno. Dokładnie, byleby biegać, byleby tam biegał sobie, jak się nazywał ten nasz bohater, zapomniałem, kurde, Konrad Bichard. Tak. Byleby Konrad biegał, tak miał swoją kurteczkę oczywiście brązową i dżinsiki i te i t-shirta. Tenisówki i ma biegać. Tak jest.
No i co dalej? Dalej pojawił się gameplay z Callisto Protocol, gry, która długo o niej czytaliśmy, że jest w produkcji. Zaraz jak skończymy na State of Play, to wiecie, że tam pokazali tak naprawdę pierwszy trailer z urywkami z gry. A tutaj na Summer Games Fest pokazano nam całkiem sporo gameplayu i powiem wam szczerze, że no wygląda to super, bo te maszkary potwory przypominają mi najlepsze momenty z The Thing czy z Dead Space'a tak naprawdę. W zasadzie nekromorfy z Dead Space'a i trochę wynaturzenia z The Thing'a, nie? Tak jakby zmiksowanie idealnie tych dwóch rodzajów potworów, maszkar. No ja wam powiem, że chyba kupię sobie te pieluchomajtki, jak będę w to grał, bo ja się boję takich rzeczy strasznie. Ale to jest kapitalne, no graficznie to jest nowy poziom dla mnie, jeśli chodzi o momentami, jak ta gra wygląda. Może tu przesadzam, nie wiem, jakie są wasze odczucia. Ja powiem, że... Czy to jest dobra gra dla dzieci? Zapytam za chłopaków. Mogę puścić chłopakom. Nie. Zaraz i Dead Space Remake wychodzi, to akurat będą miały kontynuację na dobranockę. Ty, a no właśnie, bo chciałem znowu ponarzekać, ale może rzeczywiście, jak bardzo lubiłem pierwszego Dead Space'a, to może, ale nie chcę go przechodzić jeszcze raz, tak, bo wspominam, że był straszny, ale bardzo dobry, to może Callisto Protocol może jest trochę grą dla mnie, ale... On chyba straszniejszy jest. No wiecie, właśnie, to jest no naprawdę, można powiedzieć, powrót do tego pierwszego oryginalnego Dead Space'a, który był prawdziwym horrorem, bo później Dead Space 2 to już był adventure horror, taki action horror, a trójka to już w ogóle było prawie, że action adventure z elementami horroru, plus ten co-op. Tak wszystko przeszedłem, więc wiem, co mówię. No, i ja się bardzo cieszę. Szkoda, że nie mają praw, ale tu ewidentnie widać, że to jest twórca oryginalnego, Glenn Schofield, czy Schofield, nie wiem, jak to wymawia. Tak. Jest twórcą i on jakby zabrał w swojej głowie te pomysły i mam tylko nadzieję, że nikt nie wpadnie, wiecie, w EA na to, żeby go pozwać na przykład za jakieś plagiaty. No już myślę, że już nie, no. Gra wychodzi, tak? No tak, ale no, kto to wie, to jest EA. Ja bardzo czekam. EA wydaje, wiesz, to jest trochę ten też syndrom, który mówi, że nagle się okazało, że kiedy przez tyle lat nie było horrorów science fiction, jakby wszyscy odeszli od tego tematu, nagle mamy rok, gdzie mamy, słuchajcie, kilka dobrych horrorów science fiction pod koniec roku i na przełomie roku. Tak, tak naprawdę. Bo Callisto Protocol wychodzi w grudniu, zaraz potem Dead Space Remake. Mamy zapowiedziany Fort Solis też na Q1, tak? Invincible też troszkę tak pasuje. Mamy Scorna w październiku, zaczniemy od tego. No mamy Quantum Error, który ma też mieć datę. To jest chyba, nie wiem, czy to będzie na konsolach, a będzie, tak? Quantum Error, takim strażaku, który walczy z jakimiś, nie wiem, nieznanymi mocami w korporacji. Widziałem zajawkę od ekipy, która się nazywa Team Kill Media, nie? Strasznie, strasznie straszne, bo nie mówią, że się inspirowali Doomem 3, nie? Generalnie i Dead Space'em. Wychodzi też Negative Atmosphere, wyczytałem, coś takiego na Steamie jest chyba. I to też jakiś niesamowity horror, który czerpie, mówią wprost, z garściami z Dead Space'a. No Layers of Fear to już powiedzieliśmy, ale to może będzie najmniej straszne z tego wszystkiego. No wychodzi oczywiście ostatnia część tego sezonu, tego Dark Pictures Anthology, czyli The Devil in Me się nazywa ta ostatnia część, taka ta z tej serii filmów Supermassive Games. I tyle, tak? I gramy w The Quarry, czyli nagle mamy masę horrorów. Bartek, widzę, że już nie chce oglądać horrorów. Przepraszam bardzo, ja na bieżąco od razu wam powiem. Podczas kiedy o tym rozmawiałeś, to ja sobie zobaczyłem jeszcze raz trailer z Callisto Protocol. O Jezus. Jezus, jakie to jest straszne. To jest puszczę dzieciakom, polecamy. Straszne. To jest bardzo karę, straszna jak, gra. Jak ale na broją. Wygląda świetnie, wygląda genialnie, w ogóle 10 na 10, w ogóle profeska total. To będzie dzieło życia tego kolesia. Bartek, ty będziesz grał, ja będę patrzył. Dobry ale jak widzę, że ja nie mam PlayStation 5 przecież, także... A, no to przyjdziesz do mnie, dobrze. No, no ale widzisz, mam wymówkę, żeby nie grać tą straszną grę i żeby normalnie spać i nie wydawać plejaka. Kasy na te majtki od ciebie. Te pieluchy ale ci starych. Nowe dam, świeże. Dobra. Ale jest też, uwaga, jest też wersja na PlayStation 4, a PlayStation 4 mam, także... A to będzie tak brzydkie, tam rozpikselizowane, że nic nie zobaczysz. Dobra. Słuchajcie, dalej moją uwagę zwróciło, bo Neon White, kojarzycie? Nowa produkcja Bena Esposito. Ben Esposito to jest koleś, który zrobił Donut Country, a był też konsultantem przy What Remains of Edith Finch, level designerem Unfinished Swan, czyli takich gier jednak bardziej artystycznych. Neon White to jest, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, taka... Nie wiem, jak to powiedzieć, cholera. Szybka strzelanina FPP, w której latamy w szybkim tempie przy zakręconej muzyce po platformach w niebie, strzelamy do demonów, próbujemy gdzieś zakończyć w jak najszybszym okresie etap. O tak bym to, słuchajcie, określił. Bardzo mocno komiksowa, wykręcona. Coś niesamowitego w japońskim klimacie, nie? I zrobił to jeden facet.
Chyba, poprawcie mnie, bo nie wiem, czy on sam wszystko zrobił, ale chyba tak. Znaczy, Neon White już 16 czerwca wychodzi za parę dni dosłownie na Switcha i ja powiem wam, że mnie to urzekło. Deweloperem jest Angel Matrix, takie coś. Więc aha, nie wiem, co to jest dokładnie. Okay. Czy Ben Esposito chyba im zaprojektował coś? No to musisz sprawdzić, bo sobie zapisałem, że to jest jego gra. Mhm. I fajne, bardzo fajne. Jest demo dostępne chyba z tego, co wiem. Muszę sprawdzić. Ale tutaj przerwę, ale dostępne jest też demo gry Selaco. To jest taki boomer shooter na silniku Residuum. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Ja o tym opowiadam. A pisze się Selaco. Właśnie nie przez U, tylko przez E, żeby oczywiście nie naruszyć. Bo to byłby jak opcja. Tak, jak oczywiście Selaco, to jest ten statek. To jest w ogóle chyba nawiązanie oryginalne do prozy Konrada, tak, z czego co się dobrze myślę. Tam się jakiś statek nazywał Sulaco. Józefa. Oczywiście tak, czyli Korzeniowskiego, pisarza polskiego, który wjechał do Anglii i pisał po angielsku. I ta gra jest takim boomer shooterem, który właśnie jest w klimacie może nie do końca obcego, ale takie bardzo fajne science fiction. Polecam zobaczyć sobie. Jest demo dostępne na Steamie w ramach tego Steam tam jakiegoś tam festu. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa. Przez A się pisze Selaco, tak? Selaco. Selaco. Okay, prawie jak Sulaco, prawie jak to oryginalne Selaco, tylko to oryginalne się pisze przez U. Przez U się pisze Sulaco, okay. A to się pisze Selaco. Mhm. Okay. I to demo też dostępne. Ja wam polecam swoją z kolei demo Metal Hellsinger. Pobawiłem się trochę na Xboxie dzisiaj. To jest taka nowa strzelanina FPS połączona z grą rytmiczną. Mamy kapelę metalową, śpiewa m.in. Serge Tarkian, czyli ten System of a Down, wokalista. Dużo takich kapel, których kompletnie nie znam, bo ja nie znam się na metalu, powiem szczerze. Zainteresowałeś mnie, ja pierwszy słyszę. Jaka mechanika jest tych, żeby ja tego nie rozumiem? Wiesz co, musisz wciskać, nie wiem, jak uderzasz mieczem, to wciskasz w rytm werblów czy perkusji, która ci w tle tam leci i wiesz, ludzie krzyczą, śpiewają, jak to w death metalu przeważnie, nie? I musisz, nawet jest kalibracja w ogóle na początku taka, żeby zobaczyć, czy masz opóźnienie swojego pada versus dźwięk, nie? Który słyszysz w słuchawkach. Ciekawe, znaczy trochę nie rozumiem tej mechaniki, jakby tak, co mi da, jeżeli będę to robił, znaczy okej, jak będziesz to robił dobrze rytmicznie, to szybciej ci się napełnia pasek wściekłości, furii i tam możesz też szybciej mordować te demony. To wygląda jak trochę taki biedna wersja Duma tego ostatniego odświeżonego, nie? Jest demo na Xboxie, mówisz? Na Xboxie, na PlayStation jest demo dostępne, sprawdźcie sobie Metal Hellsinger, o, tak się nazywa. Ciekawe, powiem wam, że tak nawet mnie zaskoczyła jakby to ta mechanika i to, co tam się dzieje, bo to jest taka sieka w rytm dobrego metalu, a to zawsze się sprawdza, nie? Słuchaj, to jest też dla mnie rytm boomer shooter i w ogóle jeszcze w klimatach metalu. A pamiętacie, że to gra BPM, Bullets Per Minute i też bardzo podobna mechanika. Tak. No. Znaczy właśnie nie wiem, czy bardzo podobna, ale też to jest rytmiczna gra, gdzie jest muzyka metalowa i gdzie się strzela do rytmu. No. Panowie, kończę już ten pokaz. Oczywiście pojawiły się Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, czyli powrót do korzeni, jeśli chodzi o platformówki z Turtlesami z lat 90. 16 czerwca w Game Passie dostępne. Miło, bo to fajne gry kiedyś były na Sega, pamiętacie? I chyba na SNES-a się też grało, nie? W Turtlesy. Więc sobie sprawdzę w ramach abonamentu. Żaden to pewnie hit, ale wiecie, no miło wrócić czasem do takich, jak powiedziałeś kiedyś, Cadillaców, dinozaurów, nie? Chociaż na chwilę, żeby sobie mózg zresetować i się dobrze pobawić przy starej szkole japońskiej gier. Chociaż to nie robią chyba Japończycy akurat tych Turtlesów. Potem była masa pokazów z japońszczyzną, której ja lubię, ale wiecie, bardziej Ghost in the Shell, Akira i tym podobne tematy, a niekoniecznie te wszystkie kolorowe Chikira, to ja, Persona itp. itd. Tu bez obrażania oczywiście fanów. Więc kompletnie już prawie przysnąłem to oglądając. I to było na tyle chyba, jeśli chodzi o Summer Game Fest, przynajmniej z mojej perspektywy. Nie wiem, chcecie coś dodać czy olać? Najważniejsze chyba jest to, że tuż przed pokazem wyciekło The Last of Us Part 1 Remake od Naughty Doga. Czyli ploteczki, potwierdziły się ploteczki, o których z Bartkiem przepraszam, jeszcze Aliens Dark Descent, czy było mówione? Ten RTS-i, który wygląda no słabiutko, to nie RTS, jest tylko na PC-ta chyba. RTS, tylko to jest, to będzie jakiś izometryczny jakiś, ale... ten, bo to nie jest FPS. No tak, ale to nie jest RTS. No nie jest RTS, jest bardziej taki, wiesz, no, izometryczna strategia. No nie, właśnie, jaka strategia? Tak, pamiętasz taki stary ten, Alien vs. Predator był taki też shooter izometryczny. No. Też tak, że się sterowało jednostkami, nie? Coś w tym stylu chyba. Nie, tam się, to jest taki bardziej twin stick shooter chyba, ale może się mylę, nie wiem. No ma się, mi się wydaje, że jest bardziej taki klasyczny RTS-ik, tylko izometryczny, ale nie wiem, nawet nie obejrzałem tego, powiem ci szczerze. No. Jak zobaczyłem, że tylko PC only, to stwierdziłem, dobra. Aha, to super. Co mi to, nie? To spoko. Ale są bardzo złe opinie, w sensie słuchałem jeszcze tam paru podcastów i wszyscy mówili, że to słabo wygląda. Ale oni pokazali kilka sekund gameplayu tak naprawdę, więc ciężko w ogóle to ocenić. No zrobili super trailer renderowany.
I nic poza tym. Tak, no, zgadza się, ale to jakby nie ma czego oceniać. No nie. No dobra, dlatego nie oceniam, bo nie oglądałem. I nawet o tym nie wspominam, bo... Okej. Okay. Poczekamy. Dobra. Jak będzie większa prezentacja, to rzucę okiem, może na konsolę zapowiedzą. Albo na Maca wyjdzie, zobacz, co zagram. No to w takim razie... Tak, mówiłeś o tym. O tym wycieku. The Last of Us Part 1 Remake, potwierdziły się ploteczki, czyli faktycznie zrobiona od nowa wersja na bazie chyba silnika z Last of Us 2. No wygląda to kapitalnie, na trailerach sobie porównywałem na spokojnie parę razy oglądając. Ja kocham tę grę, to jest moja jedna z najważniejszych dla mnie gier ostatniej dekady. Mówię to zarówno o jedynce, jak i o dwójce. Uwielbiam tę serię za podejście, za to, że jest taka poważna, za to, czym jest tak naprawdę. Nie? I cała ta historia, cały ten... Tam jest wszystko po prostu to, co ja lubię w grach, za co kocham grę wideo. Chętnie kupię, tylko oczywiście szkoda, że jak zwykle cena typu, tak jak mówisz, 70 euro pewnie, albo dolarów, whatever, jesteśmy w Europie, niech będzie 70 euro i Alien Bread. Ale nie padło, że gra zrobiona pod serial, co nie? Tak mi się wydaje, że oni to specjalnie robią, żeby przypomnieć ludziom, którzy nie znają tej gry, albo chcieliby zagrać nową wersję gry, że jak wyjdzie serial, to będzie idealny, no z punktu marketingowego idealne podtrzymanie, czy to znowu rozpalenie dokładnie, zainteresowania marką. No bo serial kiedy? Nie wiem, w tym roku? Przyszły rok. Nie, przyszły rok. A ta gra dostała datę premiery? 2 września. No, to ciekawe. No to widzisz, trochę dziwne, że serial w przyszłym roku, a ta gra w tym, nie? Nie sądzisz? Co, ja osobiście kupię, bo przejdę to po raz 10, czy tam 12, w nowej oprawie, za 350. Ta gra wychodzi na peceta i to jest istotna informacja. Tak, wychodzi na peceta i to też będzie chyba spotkanie graczy pecetowych z Joelem i Eli. A, czyli pierwszy. Pod serial i dla pececiarzy. Tak. Więcej pieniędzy. Dokładnie, chcą chcą zarobić. No i wiecie, mają te mechaniki się zmienić. No mają być ulepszone mechaniki. No i... No tak jak w dwójce ma być, tak. Nie? W ogóle jak ktoś myśli, no. Bo jak obejrzałem pierwszy raz ten trailer, to myślałem, no przecież to jest dokładnie, przecież to jest jedynka, tam się nic nie zmieniło. A wspomnienia są dokładnie, w 4K, jak to mówi Dawid Maron. Ja podpisuję się pod tym. Ale tak potem samo. Jakby to jest bardzo zwodnicze, to wiecie. No pamiętaj, że remaster jest z 2014 roku, jak sobie porównasz, ja też, ja mam cały czas, ja co jakiś czas wracam do tego, bo sobie odpalam. To nadal jest fajnie wyglądająca gra, ale już nie, ma swoje ja lata. Ja uważam, że ten remaster był słaby, bo tam zabrakło dobrego antyaliasingu i tam na ekranie 4K strasznie te krawędzie tam migoczą. To może taki mój fetysz. HDR no dobra, był no był fajnie, ale jakby no, już się to zestarzało, już to czuć, ten ząb czasu. Dlatego ja się cieszę, osobiście mówię, się cieszę, nie hejtuję tego i rozumiem, że chcą zarobić, okej, okay, a że kocham tę grę dla mnie, to tak jakbyś mi powiedział, że nie wiem, masz, nie wiem, jaka jest podobna gra, załóżmy. Nie wiem, Deus Ex, grałbym w remake Deus Exa bym grał po prostu jak dziki, jak zły, 4K. Oczywiście, także ja to też rozumiem. Ja też się cieszę, po tym, jak ktoś uważa, że to jest niepotrzebny remake, to niech po prostu go nie kupuje, tyle, no co, pro tip w ogóle, lifehack. Nie interesujecie? Nie kupuj, dokładnie nie graj, tak. nie czytaj o tym wiadomości. Ostatnia... Wtedy internet no, tak, zbankrutował, wiesz, to nie, jakby każdy zdroworozsądkowo podchodził, wiesz, nie, i tak jak nie chcesz, to nie graj, nie chcesz, nie kupuj, to by, wiesz, ludzie przestali rozmawiać ze sobą. Ostatnia rzecz, ostatni pokaz, zamykamy temat, kończymy podcast i się żegnamy, czyli State of Play z 2 czerwca. Zobaczcie, 2 tygodnie nagrywaliśmy i po prostu tyle tych pokazów było, że to 2 godziny nam praktycznie zajęło przejście przez to. State of Play 2 czerwca, ja się dużo nie spodziewałem, chociaż liczyłem na parę rzeczy, ale no dostaliśmy przede wszystkim Horizon VR, tak? Call of the Mountain, można było zobaczyć, jak ta gra wygląda. Jestem zachwycony tym, co pokazali. Nie jestem zachwycony faktem, że nie wiadomo, kiedy wyjdą gogle PSVR 2, na których ta gra ma działać. Zakładamy oczywiście, tak jak mówiłeś, Łukasz, jak rozmawialiśmy, że skoro gra wychodzi w marcu, to gogle do marca muszą wyjść, więc pewnie styczeń tylko lub to jest, tak. Mnie bardzo zaskoczyło to, że na przykład gra z Walking Dead Saints and Sinners Retribution, czyli jakby sequel do Saints and Sinners, ma datę premiery 2022. Ja tego nie rozumiem. Skoro to jest gra VR-owa, czy oni nagle przypadkiem zdradzili po prostu datę premiery, że konsola wyjdzie w tym roku? Czy to się po prostu walną? Czy ktoś nie zauważył? Czy może chodzi o to, że ta gra wyjdzie w tym roku na te platformy, które będą dostępne w tym roku, czyli na przykład PSVR, tam nie wiem, Quest, PC, a dopiero w przyszłym roku wyjdzie na... Ta gra była brzydka, pamiętasz? Jedynka już była taka, że spokojnie chodziła na PSVR. No, brzydka, ona miała taki art style. Trochę komiksowy, trochę taki właśnie no, prosty, ale to też dzięki temu ona mogła chodzić dobrze na PSVR-ze i na Questie. I ja nią grałem i jest niezła. Więc dwójka... Tak, ja pamiętam, bardzo chwalona była, tak. Nie pamiętam, z kim rozmawiałem na Dragonsa, nie na Dragonsa, ciągle mi się myli, na Pixelu. I ta osoba powiedziała, że w ogóle strasznie się... Za dużo wódki. Nie, za mało raczej. I ta osoba mówiła, że bardzo...
Nie, chyba, tam chyba ten twój kolega Maciek, tak? Maciek, no, a możliwe, no. Że bardzo brzydko, że się przeraził w ogóle, jak zobaczył ten Walking Dead, że wygląda źle. Bardzo źle i się bał, tak, po prostu, tak. Co, ale potem zobaczył Horizona i się uspokoił. Ja powiedziałem mu, że ta gra ma wyjść na Questa, ona po prostu musi tak wyglądać. No. Ale... Okej, okay. To by się sklejało w takim razie z tym, co mówisz, no. No bo oni mają się nie wyrobić z premierą retailowego PSVR 2 do świąt, prawda? Tu jest problem dzisiaj cały czas. Chodzi o te chipy, no nie? Brakuje chipów. Bo oni bym się na nie bardzo chcieli wypuścić, wiesz... No ale jak Horizon VR, bo mnie to zachwyciło, co zobaczyłem, to wygląda mega. Te walki z dinozaurami, tymi robo-dinozaurami i to spinanie się po górze. Po raz pierwszy będzie naprawdę widać skalę tych potworów, bo ich nie widzisz ich skali, dopóki nie będziesz w VR-ze. To będzie coś niesamowitego, no tak. To one będą naprawdę, wiesz, wielkości budynku. Będziesz po prostu, wiesz, w szoku, jak to zobaczysz, wierz mi. Bo tam Thunder Joe też jest, nie? Walczysz z nim. Wow. Powiem. Bartek, widzisz? Nowy nocnik na głowę jedziemy. Kupujecie? No. Na premierę ja kupuję oczywiście. No. Ja tak, Bartek. Day one. Słuchajcie, no ktoś tu musi mieć zdrowy rozsądek, ja nie. A ty masz PS5? Ale no właśnie, nawet nie mam playaka w ogóle. Zestaw, playak i konsola. Dokładnie, za 5 euro. Zaczniemy tej rozmowy, mogę powiedzieć tak, zaczniesz kupię. Zbierać, oszczędzać już zacznij. Zaczynam już zbierać od dzisiaj. Może twoi synowie każą ci kupić. I będzie tu... Po prostu zobaczą dobrą grę i powiedzą, tatę kup. Dokładnie, przyjedź z nimi, pograją u mnie i potem się skończy tak, że będziesz musiał kupić. W ogóle... Słuchajcie, moje dzieci, nie wiem czy wiecie, ale dzieci nie grają teraz w single takie rzeczy, w PlayStation, grają w Fortnite, w Minecrafty, liczy się tylko, wiesz, spotkanie z kumplami. Jak to dobrze, że nie mam dzieci, bo mi serce by mi złamały. No, ale ten VR to może. No, bo... Dobra, co dalej? Nie, stary, zaraz. Quest ja z elementem. No, ale co mówisz, Bartek? Nie, chciałem powiedzieć, że Quest tutaj spokojnie daje radę i też chłopaki grają w grę z możliwością komunikacji. Ja mówiłem ci w taką grę, gdzie się jest. Moje dzieci grają w gry, gdzie jesteś małpką, gdzie się zrzucasz. Tak, słyszałem o tym. No i to jest w ogóle najlepszy fan. I w ogóle ja się cieszę, bo oni po 15 minutach w ogóle to wszyscy są spoceni. A czemu ich nie wziąłeś na Pixela? Tak jak byli na WF-ie. Bo chyba ich nie jarają Amigi i picie piwa, wiesz. Okej. Okay. To chyba tak naprawdę w kilku zdaniach, tak. Wiesz co, wszyscy ojcowie tacy jak ja biorą swoje dziecko na Pixel Heaven raz w życiu, może dwa, co nie? Ale później już jednak koncentrują się na sobie i nie męczą dzieci Amigami i wiesz, starymi, spoconymi, tak, facetami z długimi włosami i lepiej piwo napić się bez dzieci. Tak. Ale dzieci tam było sporo, co ciekawe. Tak, no, to byli rodzice, którzy brali po raz pierwszy. Na retrosferę warto zabrać dzieci, naprawdę. Warto. No. Ja oczywiście trochę żartuję, co nie? Jak ja mówię to z perspektywy dzieci. Słuchałem, że dzieci zabawiałeś, Łukasz. To brzmi źle, ale... Uratowałeś tak. Cały kindergarten. To brzmi źle, ale tak. VR-em. Ale Helmem VR, o tym mówimy. No, ale wiesz co, zanim przejdziemy, tak. W ogóle polecam, dobrze, że przypomniałeś mi, polecam taki nowy podcaster Dapit, który w ogóle, jak ktoś się interesuje rapem, no, a widziałem. Właśnie, on chyba był raperem, nie wiem czy jest. Tam jest Kuba, tak, PlayStation fanatyk chyba widziałem. Jest Andrzej ze swoim kolegą, zapomniałem, przepraszam, imienia. Pozdrawiamy. We dwóch, jest nas w sumie łącznie piątka. Ja tam się pojawiłem, tam Dapit, przepraszam, że zepsuł moją ścieżkę, ale napisał jakby w komentarzu, bardzo go za to mu dziękuję, że ścieżka zepsuta nie z mojej winy. W sensie, wiecie, nie chcę po prostu, żeby ktoś na mnie naskakiwał, że ja zepsułem ścieżkę i ten biedny Dapit musiał cierpieć, prawda, z moją ścieżką. Moja ścieżka była dobrze dostarczona, coś tam nie zadziałało przy postprodukcji, zdarza się oczywiście. Ale powiedz o czym. To jest podcast o retrosferze. Dalej, bo już się zgubiłem z tą ścieżką. To jest podcast o retrosferze. Co? Cały podcast jest o retrosferze. No i super. Polecamy. Tak, Dapit. D-A-P-I-T. No, a jeszcze zanim przejdziesz do Streja, to przepraszam bardzo, chciałem tutaj zauważyć, że cały początek State of Play był poświęcony VR-owi. I dostaliśmy informację o remake'u Resident Evil 4. Całkowicie remake'u takim od zera, zrobionym zupełnie na nowo. No miałem to zapisane, ale jak już mówisz, to spoko. I on ma dostać... No właśnie, jak wrażenia? Fajne, no ja niedawno, niestety lub stety, przyszedłem niedawno Resident 4 VR na Questa, czyli w tej oryginalnej grafice, więc pewnie jakoś za szybko nie zagram w ten remake, ale dobrą wiadomością jest to, lub złą, zależy jak to interpretować, że tam na końcu tego trailera było napisane, że includes PSVR to content. Ja się trochę boję, że to includes PSVR to content to będzie oznaczało, że tam nie ma całej gry, tylko jest na przykład jakiś tryb,
jakaś drobna minigierka albo jakieś takie drobne doświadczenie VR-owe i tyle, nie? Tak się trochę boję, tak jak na przykład w takiej grze Concrete Genie. Mnie na przykład... No. To prawda, ale wiesz co, to zapowiedziałeś, to z drugiej strony od razu pokazano, że Resident Evil 8, tak. czyli Village, wychodzi też całe w VR-ze, tak jak 7 swoją drogą, co było dziwne, że nie zrobili tak, od razu 8, prawda? Dostanie też kontrolery, obsługę kontrolerów ruchowych. I ja jestem też bardzo ciekaw, czy wersja PC-towa dostanie tego patcha, bo już teraz są mody na PC, które umożliwiają granie w 8 w VR-ze, nawet z kontrolami ruchowymi. Ale no nadal to jest mod i to nie działa do końca dobrze, ale na przykład już wiadomo, że w VR-ze Lady Dimitrescu jest naprawdę olbrzymia. Dopiero sobie w VR-ze ludzie zdają sprawę, jak ona jest ogromna, tak, bo ona po prostu jest do pasa i sięgasz, nie? No, więc to będzie fajny mod. Ja chcę zobaczyć ludzi, którzy po raz pierwszy zobaczą Lady Dimitrescu, wiecie, w VR-ze i zobaczą, jak ona naprawdę jest ogromna. No. Cóż, kolejne pieluchomajtki trzeba kupić. No, ja przeszedłem całą 7 w VR-ze, więc myślę, że sobie dałbym radę. Ale też znowu... Ja do walki z bossem doszedłem. Ostatnie? Aha, w garażu. No to niedaleko. W garażu z tym ojcem. To... Albo, że, ale dlatego, że trudno, czy że dlaczego? Nie, naprawdę się posrałem ze strachu i stwierdziłem, no, nie chcę. No, VR-ze jest imersja. Za mój francuski, tak? Jest imersja. Co? Jest imersja, jest o wiele straszniej, no, tak? Nie, naprawdę, nie graj, nie graj. Jeśli masz mocnych nerwów, chłopakom, nie graj w Resident Evil 7 VR. Nie graj w Resident Evil 7 VR-ze, bo naprawdę dostaniesz zawału serca. No. Okej. Okay. Słuchajcie, zmierzamy do końca, jasne, co? Sorry. Zostały mi dosłownie... Stray, czekam, fajnie. Spoko. Stray w lipcu, ja się cieszę, kot, miasto przyszłości, będzie roboty. Pasie, w końcu wychodzi. W plusie, w tej trochę lepszej wersji dostępnej. No. Ja się strasznie cieszę, czekam na to od zawsze. Ja tylko dodam, że Stray jest w wersji na PS4, także to mnie ratuje, jeżeli chodzi o grę, bo strasznie chciałbym w to pograć z moimi dzieciakami, także super. Pograć. Zwróciłem jeszcze uwagę na taką gierkę Roller Drone, takie wrotki przyszłości, i skojarzyły mi się z takimi, były takie filmy kiedyś, jakichś ludzi na wrotkach, co walczą na jakimś ringu, nie? Pamiętacie? W latach 80-90. Jakiś Roller Drone czy coś takiego, a to się sobie nazywa Roller Drone, dobra. Wygląda trochę jak połączenie Jet Set Radio z walkami na jakimś ringu, speedballem, nie wiem, coś takiego, nie? Tylko zestrzelamy i robimy te ewolucje w powietrzu. Strasznie mi się to podoba. Nie wiem dlaczego, może właśnie fan będzie w tym takich robieniu tych trików i strzelaniu i lataniu po prostu. I wiecie co, jeszcze była jedna gra Sezon, A Letter to the Future, która wygląda ślicznie, która chyba trochę opowiada o poszukiwaniu swojego ja i podobała mi się oprawa, muzyka i to nieśpieszne tempo rozgrywki, to było super, nie? Season, o tak, A Letter to the Future. No i oczywiście Callisto Protocol, który pokazali, już omówiliśmy, więc nie ma coś wracać, że też była od zaskoczenia, jak świetnie ta gra wygląda. I to był fajny state of play, nie? Dużo o PSVR-ze 2X się dowiedzieliśmy, dużo pokazali rzeczy, które zmierzają. Sporo fajnych gierek. No przede wszystkim, ale zabrakło mi też jakiejś super mega fucking bomby na końcówkę roku, no bo God of War Ragnaroka zabrakło. No nawet nie podstawili daty, że wyjdzie w tym roku. A wszyscy czekali na to, mi się wydaje, żeby zobaczyć chociaż jedno słowo. No, nie? Wyjdzie Spider-Man na PC? Tak, wyjdzie Spider-Man na PC. Miles Morales wiecie, też. To naprawdę, okay, wiecie, ja tutaj prezentuję trochę... Ale wiesz, PC-ty nikogo, oprócz VR-owców i Steam-owców. Zaraz. Ja tu reprezentuję PC-ty. Ja powiem, że najlepsze naprawdę... Są Radeony. Nie tylko. Że chodzi o to, że dla graczy PC jest refery. Naprawdę złoty okres, bo dostajemy Uncharted, Last of Us, God of War. Kto by się w ogóle spodziewał? Nie, serio, no stary, kto by się spodziewał parę lat temu, jakbyś usłyszał, jakby ktoś, jakiś PC-towiec, wiesz, z przyszłości przybył 5 lat temu i powiedział, słuchajcie, za 5 lat dostaniecie Horizon. W ogóle Exy, Sony, Uncharted, Spider-Man, dostaniecie wszystko na PC-cie. To by został, wiesz, zamknięty w zakładzie dla chorych psychicznie, nie? A tutaj proszę, wszystko się sprawdziło. A jeszcze trzeba dodać, że z tego co wiem, to one są dobrze przygotowane, są dodane jakieś efekty graficzne i tak dalej, także to są jakby dobrze zrobione gry, pieczołowicie, profesjonalnie na 11/10, także... Ale za 70 euro, tak? Wiesz, zawsze jakieś można jakieś promki czekać czy coś, nie? To prawda. Panowie, skończyliśmy wszystko, nadrobiliśmy wszystkie zaległości. Tak jak mówiłem, 2 godzinki, dobrze, bez tematu głównego dzisiaj praktycznie, chociaż tematem głównym był Xbox and Bethesda Showcase. No cóż, to co, będziemy się chyba żegnać w takim razie, więc drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy za uwagę i za to, że wytrzymaliście z nami kolejne 2 godziny kolejnego odcinka podcastu, nawet nie powiedziałem którego, 36 tym razem, już.
po roku nagrywania się dorobiliśmy. Nie, z wami był oczywiście Bartek Drozdowski, Łukasz Drozdu, aka Simplex i ja, czyli Rafał Szychowski. Bardzo wam dziękujemy za uwagę. Już jeszcze raz to powiem, bo już się zapętliłem. Pamiętajcie, żeby odwiedzać Starego Gracza.pl, gdzie znajdziecie linki do wszystkich agregatorów streamingowni, do YouTube'a. Na YouTubie łapki w górę, komentarze, bo to jest takie centrum komentarzy, jak zawsze Bartek mówi. Więc jeżeli cokolwiek do nas, to piszcie tam, krytykujcie, albo wysyłajcie pochlebstwa, albo inne komplementy. Ale generalnie łapki w górę, bo skaczemy w algorytmach i subskrybujcie oczywiście, to też się bardzo przyda, prawda? Wpadajcie do mnie na Instagrama, na Facebooka i tyle ode mnie. Spotykamy się za 2 tygodnie. Ej, musisz jeszcze do nas zaprosić, żeby nie było, że taki jesteś, wiesz. A, oczywiście, tak, przepraszam. Aha, super. Miałem zapisane. Aha, super.pl, zapraszam na podcast popkulturalny, który podziel prowadzi Bartek. Podziel się swoimi zasięgami, Szycha. Ja niedługo będę błagał Szycha o zasięgi. Czekaj, bo się tak dalej pójdzie. Zapętliłem się, dobra. Jeszcze raz. Zapraszam was serdecznie do wysłuchania mkwadratpodcast.pl, gdzie oczywiście macie Łukasza co tydzień w sobotę. Przeważnie live o... Co dwa? Tak? A nie co tydzień? To co tydzień wysłuchajcie. Nie, co dwa. Dobrze, co 2 tygodnie w sobotę na YouTubie live premiera, a jak nie, to tak czy siak premiera odcinka w eterze. Jak wiecie, nie tylko VR, dużo też gier naleśnikowych. Dokładnie. Tak zwanych i dużo tematów, można powiedzieć, zbliżonych. Ostatnio do gramy to samo de facto, tak? od kilku odcinków regularnie omawiamy seriale. Głównie filmy też się zdarzają. Ostatnio było Boys na przykład i Stranger Things, także dzieje się. No. Idealnie. Tym samym zapraszam do Aha Super Pale, gdzie ja z Bartkiem opowiadam o The Boys i Stranger Things, o Top Gun Maverick i paru innych serialach i popkulturalnych rzeczach, gdzie są książki, komiksy i wszystkie ja rzeczy się to stało. Nie związane z grami. Muszę prosić do Aha Super, już krąg zostanie zamknięty. Bartek, zapraszam. Tak. Zapraszam. Super. Dzięki. Cześć, trzymajcie się. Pa. Dzięki, pa. Pa, panowie, dzięki.